Właśnie, bo jest 11, a jest po 8, a 8 był taki bardzo znaczący. Następny przeleciał. I mamy pierwszą manifestację praktycznie na niebie teraz. Także idzie ku duże, duże przyspieszenie można, kto gdzieś czas nas spotka w życiu. Tak, A zwłaszcza spotkamy ciebie po się różnych. 23, zwłaszcza ciebie 23, jak się tam w miesiącu. Krzysztof, No właśnie. jak on jest. 23 jest, a mogę o 23 teraz jadałem, czy No to mówisz? mów sobie, ja tylko chciałem się z Krzysztofem pożegnać, bo jak ty jesteś, to ja już się wyłączam, bo No właśnie. nie chcę zgubić. Cześć, Krzysiu, hej. No, na razie. Także dzięki Adamowi. Tak. Rafał, coś ty z tym Adam. mikrofonem masz tam, weź tam zobacz, bo tak cię słuchać jak przez rurę prawie. No weź tam jeszcze. Może ja się podłączę na inny mikrofon. Bo, no nie wiem, no po prostu testuję na razie to, jak to tam działa. Chyba, że jak będę miał bliżej, to lepiej teraz jest. Nie, no może Czy być, no dalej jest dobra. bzdurę? Dobra. No, mówię, że teraz jest duże przyspieszenie. No i widzisz, Krzyś, ty też zaczynasz się interesować czymś takim jak wiara. Tak? Bo to jest ważny temat. On jest połączony z duchowością, bo teraz. I tak naprawdę my badamy Ja jest nic takiego nie kosmos z powiedziałem, wiary. Rafał. Rafał, ja nic takiego nie powiedziałem, ja tylko pokazuję. Ten temat, na czym to zbudowane jest? Na wierze w kłamstwa. No wiara. No. Dobrze, ale zobacz, ile razy to słowo się pojawia. Wiara, 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 wiara. Jak w żadnym innym programie. No, w programach motoryzacyjnych też będą ci mówić wiara, wiara. Wiara Wierzę, wierzę, zwycięstwa. wierzę. Wierzę, wierzę, U, wierzę. tutaj, Budujemy wieżę. tutaj. No, tutaj, że tak powiem, na każdym kroku spotkasz coś takiego jak wiara. No, można powiedzieć, że nie możesz tego opuścić. Można powiedzieć, twoja konstrukcja to jest wiara. To jest taki pojazd, wiara. Jak to się może powiedzieć? Taka maska, wiara. Okulary, o, VR. To jest coś takiego, jakbyś miał VR i ona by się nazywała wiara. Jak zakładasz taką wiarę, to właśnie jesteś Krzysztof na Ziemi. I myślisz, że jesteś włożony w świat. No, a to jest, najpierw jest wiara, widzisz? Najpierw zakładasz okulary VR, a teraz dopiero jesteś fizyczny. Czyli wiara zawsze jest pierwsza, czyli nie możesz jej opuścić. Dlatego to jest istotna rzecz, bo jak tutaj zaczynasz zmieniać w tym swoim systemie wierzeń i przekonań, to tutaj cię właśnie zmienia rzeczywistość. Och. Czyli dosłownie zmieniasz okulary VR sobie. Za pomocą systemu właśnie wierzeń i przekonań. Tego nie wiedzieliśmy. Bo byliśmy w przedszkolu umysłowym. To dopiero jest taka nowość. To jest dosłownie fizyka. Pewnie to jest fizyka. Że tutaj zaczynamy teraz tworzyć rzeczy dosłownie tak jak z powietrza. Tak jak w okularach VR się tworzą rzeczy. No, tak jak znikąd, to tak samo nasza fizyka na to pozwala. Przecież system wierzeń i przekonań. Zjadłem sobie jabłuszko, ci nie przeszkadzałem, ale ja jestem innego zdania, że wiara jest nam nic niepotrzebna, jak to no, tak samo jak i ta To jest wiara. kult A to jest wiara. ura, kultura to też jest właśnie kult ura. Z tego zbudowane było wiara, czyli co? Ale jest, jakkolwiek nie powiesz, co myślisz, to najpierw musi zostać wiarą, że to powiedziałeś. Zobacz. Wiara pierwsza. Jakikolwiek dowód zobaczysz, to wiara musi być pierwsza. Wiara A jest nie, przed jakimkolwiek dowodem. myśl, słowo i działanie? Myśl jest, nie. Myśl jest ostatnim filarem, na którym tworzysz. Nie, Dlatego ostatnim jako jest człowiek będziesz działanie. myślał. Myśl, słowo i działanie jest ostatnim, no bo bez działania nie będzie. Pomyśl jest działanie, tak, ale najpierw ci się to Najpierw, układa w nie, głowie. pomyśli jest słowo, bo czasami samemu nie idzie wydziałać czegokolwiek i potrzebne są. Potrzebni są wyznawcy, którzy uwierzą w moje słowo, tak? Czekaj, chodzi o to, że jak masz te okulary VR założone teraz, no to ty je musisz obsługiwać z tego świata. Czyli właściwie masz takie coś, że te okulary VR muszą ci przejść pewien cykl. Czyli tak zwany cykl wiary, czyli system wierzeń i przekonań. On teraz ci działa, on teraz ci teraz wspiera. I jak sobie rozpoznasz ten system wierzeń i przekonań, czyli jak działają te okulary VR, tak zwane
Matrix, można to nazwać, no to, że tak powiem, masz siebie samego w garści. Dosłownie, tak? Bo jesteś twórcą własnych okularów VR, własnej twórczości, własnego świata, własnej rzeczywistości. My teraz dopiero tego się uczymy. Będziemy sobie konstruować narzędzia, które będą współgrać z naszym systemem wierzeń i przekonań. Czyli weszła już tak zwana sztuczna inteligencja. Wiesz? No. Także dokonamy wysokiego przyspieszenia. No i mówię, ten system powoli, ten sztuczny system, który teraz tak się boimy, że tak nas gnębi, to tutaj on już, to już końcóweczka jest. To jest czysta końcówka tego systemu. System, dlatego u każdego z nas wychodzi w tym systemie wierzeń przekonań strach, tak? Bo usuwamy z siebie strach w tym okresie transformacji. Tak. Więc u ciebie i tak dalej pojawi się strach. Ja się zmierzam ze strachem, tak zwanym systemem. No nie? Tutaj się boję, czy mi wystarczy do jutra, a tu się boję o tamto, a tu się boję o tamto. I tak każdy z nas się boi, a potem już przestaniemy się bać. Bo to jest, że tak powiem, opuszczamy ten system wierzeń i przekonań. Bo to jest system wiary. Albo wierzysz w pozytywną stronę, albo w negatywną. Siebie oczywiście. A to teraz usuwamy tą negatywną stronę siebie i ci zostaje pozytywna strona siebie. Nie znasz się jeszcze w takim stanie. Ale ja przed chwilą też mówiłem o tym, że no jak... Jak można wierzyć w pozytywną stronę siebie samego? No, albo jest możesz, albo wiesz, co robisz, albo nie wiesz, co robisz. No. Albo robisz wbrew sobie, albo robisz wbrew sobie, albo robisz to, co ci tam gra w duszy i nie oszukujesz samego siebie. No to gdzie tu wiara? Gdzie tu miejsce na wiarę? No to jest to, co Bigo powiedziałeś. Nie potrzebujesz wierzyć w to, co robisz. To, co teraz usłyszałem, co zostało skonstruowane, można powiedzieć, tak przyszło ci tak jakby z głowy, to tak mi teraz to leci i jak się nad tym zastanowić, skąd to się bierze, nie? Te słowa moje, tak twoje, to skąd to się bierze? No ze mną. Najpierw to musiało być wiarą, zanim to się stało ciałem. Myślą. Myślą i ciałem, tak. Czyli system wiary pochodzi, można powiedzieć, nie z tego świata. On jest połączony z nie tym światem też, czyli ze światem duchowym. Tak, no z tej wieży Babel, no, zbudowanych kłamstw na tych systemach wierzeń i przekonań, no tak. No, ty jako istota duchowa zamknąłeś się w takim bąblu wiary, no i to nazywasz wszechświatem tutaj, fizyką. To jest to. Ja się nigdzie nie zamknąłem, ja jestem daleki od tego słowa wiara. No. Wiara, kultura, kultura, czyli tego kultura, no. Cześć, popatrz, ja wiem, że tego nie załapiesz dzisiaj, jutro i za tydzień, bo Jezus naucza 2000 lat, popatrz, 2000 lat rozpoczęło się tak zwane nauczanie, czym jest wiara. No, teraz zamykamy ten cykl i teraz przychodzi do praktyki. Teraz popatrzymy w gwiazdy, w niebo i tutaj to Adam tu zagaił trochę. W gwiazdy, w niebo i będziemy znowu przejdziemy na już nam przygotowaną przez tych samych szamanów erę wodnika, tak? No już jesteśmy w wodniku. No tak, już tak, no na pewno. Wodnik oznacza wiedzę, tak. No, bo tak, mówię, tak. Popatrz, ja teraz idę do ludzi z wiedzą, popatrz, do tych urzędników idę z wiedzą. Nic więcej nie idę do nich. Porozmawiamy, tak? I albo on ma być bardziej chyba wiedzący ode mnie. A tu się okazuje, że ja do niego przychodzę z wiedzą. No to co on ma? No, on ma takie rzeczy jak stara era. No, a stara era to była stara era krzywdzenia ludzi. Czyli nie chcemy takich ludzi na planecie, którzy krzywdzą ludzi. Bez względu na ich światopogląd tak zwany, jeżeli on krzywdzi, to my go nie chcemy. No, bo sami nie chcemy być krzywdzeni. I to też mówię, nie krzywdźmy innych. No idziemy do takich i mówimy im, żeby nie krzywdzili nas. Tyle. No, bo nawet nie mogą, no empirycznie nie mogą. Bo każdy widzi, że jest odrębnym własnym wszechświatem. Też można to nauczyć. To jest system wiary. Tak, nie tylko ja cię nie rozumiem, ale tu wielu ludzi cię nie rozumie, co ty mówisz, no. Ona, w porządku, dobrze. No, bo to jest to, że sobie mogą odsłuchać jeszcze raz. Jeszcze mają kanał przecież.
Ja wiem, że to nie jest, mówię, nauka w tydzień. Można oczywiście, bo ja to załapałem, ile, 4 lata może łapałem to, może dłużej, właściwie całe życie chyba moje to rozumiałem. Nie wiem, od kiedy zacząłem, ale ja to zrozumiałem. I, że tak powiem, po tym zrozumieniu mam lekkość. O, może mam tak, mam lekkość do zbliżania się do aparatu opresji. Tak jest. Czyli największego strachu. Bo naszym największym społecznym strachem to są policjanci, sądy, prokuratora, to są i oczywiście przestępcy, czyli przestępczość na ulicach, to jest raz, i przestępczość w tak zwanych sądach, nie? I cała, że tak powiem, ta obsługa tego wszystkiego, no to tego się boimy. No to można powiedzieć, że ja ani nie jestem przestępcą, a tego się nie boję. Bo ten system jest skonstruowany dla przestępców. A ja jestem taki przestępca, który nie boi się tego systemu, który był skonstruowany dla przestępców, bo on był skonstruowany ze strachu i obaw. A ja, jak zrozumiałem, czym są te strach i obaw, wyszedłem z tego, moje okulary VR się wyczyściły, przyszła wiedza i teraz idę ich nauczać. Ty się bawisz takiego Jezusa. Tak samo miał No, kiedyś, to jest. tak samo jak ty No. miał kiedyś Waldek Borowski. Też miał Ale nie znam. takiego doła. Doła? No. W jakim sensie? No takim emocjonalnym. To, co ci mówię, to jest zrozumienie. Zrozumienie. Innymi słowy, jeszcze raz. Wiedza każdego wzmacnia. Więc, jeżeli miałbyś sobie dokupić taką manę, nie wiadomo skąd wiedzy, byś sobie wtłoczył, no to byś był bardziej wiedzącym, jak, co zrobić z systemem, co zrobić z policjantem, co zrobić z sędzią, co zrobić, co zrobić, co zrobić. Czyli, że tak powiem, człowiek bez problemów, ten się stajesz, tak. A jak nie masz problemów, to jesteś bardziej zrównoważony i bardziej uśmiechnięty automatycznie. Czy ty oglądałeś te swoje wystąpienie? Bo to oglądałeś na pewno, bo żeś montował to. I widziałeś minę urzędniczki, jakiej zapytałeś o uprawnienia tej, co nie wiem, czy ona była strażniczką miejską, czy ona sekretarka tylko. Ta święta. Aha, że ja nie mam uprawnień do przebywania w tym pomieszczeniu, tak? Przetwarzania danych Przetwarzania, osobowych, oczywiście. a ten, a ona, to jak ją zapytałeś, widziała się minę, czy nie? Dlaczego ty ich o to nie pytasz? No ale co mi powiem? No, Bo teraz, bo tak, nie, bo teraz zamurowało jakby. ją, bo to było po niej widać. Więc ty, no to obserwuj może, ty tak taki jesteś inteligentny, a nie widzisz. No Ale to oni nie ci mają tego. po prostu ci Oni tego nie wcisnąłem w mają. końcu to gdzieś tam w te twoje usta, że to w końcu powiedziałeś jej tak, po złości, taki Tak, złośliwy byłeś że trochę. właśnie, no właśnie chodzi o to, żeby nie być złośliwym. A Jeżeli czasami byłeś. może mi się zdarzyć, jeżeli tak widać, to znaczy, że jeszcze coś mi muszę się jeszcze nauczyć. Ale to nie Ale po widzisz. tego, ale tak po złości jej zrobiłeś i ją tak zamurowało na chwilę. Możliwe, muszę zobaczyć, w którym to był moment No, taki. ty Ale tego tak, nie widzisz. wiesz co, bo ja już mam, że tak powiem, ja tam do nich jak przychodzę, to z nimi cały czas jest kółko. Ja wiem, że muszę tak 5 minut o tej kamerze. Nic nie załatwiam, tylko o tych kamerach cały czas rozmawiamy. Jak nie z tym, to z tym, to z tym. No to już wiesz, to już mam już dość tego. I ileż można z tym następnym rozmawiać, że ja muszę wyjść, a mi ma dać papier, a on tego nie chce mi dać. Ja wiem, że on mi nie da. Za chwilę będzie zaraz policja i wyrzucanie. Więc to jest taka jazda na byku. Zanim cokolwiek załatwisz, to oni już mnie wyrzucają. No, to znaczy, że to jest dobry objaw, bo przychodzę, no, można powiedzieć, silną wiarą, tak? Bo jak masz. No właśnie, Rafał, to też chyba moim zdaniem jest to budowanie kolejnej wieży Babel, kolejnego Nie, to jest prosta. źródła w cudzysłowie wielkiej informacji, wielkiej wiary. Więc nie, mnie to, dla mnie to nie ma sensu, no, bez sensu to było. Sensownym było, jak zadałeś pytanie właśnie w tym momencie. O jej uprawnieniach, ona krzyczy: Pan nie ma uprawnień, pan nie ma uprawnień. No to jak ty nie masz, to skąd, jako wyborca, to skąd ona je zdobyła, te uprawnienia? No właśnie, i w tym momencie ona wie, że coś nie jest tak.
wierzy, że już nie jest. I teraz zaczyna, wpędzać się w kłopoty. Tak. No bo ona sama poruszyła taki temat. I teraz ja jej riposta, i ty jej riposta, oczywiście ona teraz orientuje się, że teraz co? No, o uprawnieniach trzeba pokazać. I teraz tego nie ma. No właśnie. Tutaj musi zadziałać na 15 sposobów. Tak? Ona zamknęła się w skurczu i teraz musi odpowiedzieć na jeden z 15 sposobów, to jest do wyboru do koloru. No, a jak już wiesz, co użyje, no to też wiesz, jaki jest neutralizator do tego. No i tak sobie rozmawiasz. Ty neutralizatorem, a ona ci jeden z 15 sposobów. I tak sobie dialogujecie. No, albo jej puści, a jak nie, to cię wyrzuci. Skurcz. Czyli w pewnym momencie albo skurcz użyje siły, albo odpuści. No, na razie używają siły. No dobra. Dobra. A co proponujesz na 23? Jakiego masz plana? A właśnie. Powiem wam, że tak. Dzisiaj rozmawiałem z Szymonem i Pawłem. Paweł Dankiewicz? Policjant. No tak. Kojarzysz? No tak. Zadaniowiec. No, dobra. Zadaniowiec numer jeden. I Szymon. Ten Szczepan Krzewicki, nie Szymon. Szczepan. Szczepan Krzewicki, zadaniowiec numer dwa. No, tak sądziłem, tak myślałem, że zaraz przybiegną, bo ich z tego super redaktora Marka Czujnego zapuszkowali do puchy. Nie o to chodzi. Widzisz, kurde, chyba z ten. Nie mam szklanej kuli, a skąd ja wiedziałem, że oni zaraz do ciebie przybiegną? Ale to nie, bo teraz jest magiczny okres. Jest 11 dzisiaj, sam widzisz. No, straszna to magia. Godzina 22:50. Przewidywalni po całej linii. Słuchaj, bo to jest tak, że my teraz jako społeczeństwo będziemy się łączyć. Więc ja, można powiedzieć tak, ty pracowałeś sam, ja pracowałem sam, na przykład Szczepan pracował sam, Paweł pracował sam, tak? A teraz będzie coś takiego, że będziemy drużyną. Tworzymy drużynę teraz. A jak że tak powiem, system zobaczy, że my jesteśmy drużyną, to tutaj już się nikt nie ruszy. A jak się tworzy drużynę? Bo tutaj by trzeba było od tego zacząć. Jak z takimi ludźmi stworzyć drużynę, jak oni są w świecie kłamstw? Po prostu musisz poczekać najpierw na drużynę. To zależy na jakim poziomie drużyny, ale najlepiej topową. No właśnie o poziom, bo tutaj jak już słyszę no te nazwiska no to tych ludzi, no to ten poziom jest, jaki on jest? Odpowiedni. Tak. A to ciekawe. Oczywiście. Szczepan już nie wychodzi poza gniew. Paweł nie wychodzi poza gniew. I zobaczy, że ani już Szczepana, będą ani wybaczać, Pawła. Wybaczać ja niegodziwości. Swoje i innym, tak? To należy do drużyny. Drużynę pierścienia budujemy, tak? Do drużyny pierścienia zaliczamy osoby, które nie wychodzą poza gniew. Kropka. Całe wreszcie na razie dziękujemy, ponieważ będzie wprowadzać negatywne zamieszanie do drużyny. Pamiętaj, że jeżeli na czyli przykład w tej drużynie na razie nie ma miejsca. No, to możesz sobie rozpoznawać, kiedy wykraczasz poza gniew i osądzasz. To jest właśnie. To byś na przykład mógł nam wprowadzać takie zamieszanie, takie trochę strachu, bo na przykład gdybyśmy chcieli zrobić jakiś fajny, ekstremalny pomysł. No tak. Tyle razy mnie okłamali, no na pewno w takiej drużynie powodowałbym lęki, obawy słowa prawdy, tak? Czyli bym po prostu zburzył tę wieżę, którą tam sobie budujecie. No i to bardzo szybko. No to zobacz. Popatrz, co by się wydarzyło, gdybyśmy na przykład mieli fajny zespół i przyszedłby Adam ten Chorbowski do nas. Łopanie, no nie tak do drużyny. To zobacz, że większość czasu by była zajęta Adamem. Rozmowa Adam, bo Adam by na przykład nie pasował, bo Adam by na przykład poszedł z negatywność do jednego z drużyny. Widzisz, bo on to dzisiaj zrobił. No nie, bo my jesteśmy w takiej drużynie, można powiedzieć, tu u ciebie na kanale, a pomimo tego, że jesteśmy w drużynie, to Adam tutaj oczywiście, no i wulgaryzmami ode mnie, w moją stronę tutaj też potrafi, no nie? No to mówię, to jest za wcześnie jeszcze do jakiejkolwiek drużyny, może tak.
Jeszcze to jest za wcześnie krzyć na twój kanał, taki Adam, naprawdę. No właśnie. I tutaj widzisz Szczepan, Paweł i jeszcze parę, jeszcze na przykład Tomek, no, to nasz Tomek z Jaworzna. I Maciek Sosnowca też się nadaje na przykład. I Wanda też się nadaje. O, Wanda się bardzo dobrze sprawdziła, widzisz. Ona nie wychodzi poza gniew. To jest to. Widzisz? Możesz się przyjrzeć Wandzie, jak ona, że tak powiem, jak no ja inaczej człowiek... z Wandą troszeczkę wcześniej rozmawiałem od ciebie. No właśnie, bo wy się wcześniej znaliście. No. No, bo najpierw tam robiła tak po twojemu. Zresztą, nie, po mojemu nie robiła niczego. Sorry, ale nie robiła niczego i do tej pory na razie nie robi po mojemu. No. Z pismami coś chciałam zadziałać. Tak, ja tam chciała, żebym pojechał do tego Sądu Najwyższego w sprawie tego Bartosz, tak? Bartosz? Błażej. Błażej, Błażeja. W sprawie tego Błażeja, ale tak myślę, mówię, jak ja tam pojadę, no to przyniesie w ogóle negatywny skutek. Ten, tam miało być to systemowo rozwiązane i jednak się nie udało systemowo. Ja sądzę, że tu systemowo to niczego się nie da rozwiązać, żadnych problemów. No właśnie, no nie, no tutaj trzeba poza systemowo zadziałać, czyli, że tak powiem, skorzystać z... Bo na przykład, wiesz co, ja właśnie z chłopakami mówiłem, żeby się zacząć, tak, to chyba też mówiłem i ludzi też trzeba powiedzieć, że żebyśmy opracowali metodologię wyciągania jednostki z zakładu karnego, więzienia lub też psychiatryka. To... Nie ma czego, tego jeszcze, tak? czego jeszcze Krzewicki, Dankiewicz nie rozumieją? No bo tego nikt nie rozumie. O. Oho, no, no tak. No tak, 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 tak. No. A jakim będą sposobem ten próbować wyciągnąć redaktora czujnego z Wadowic? No widzisz, i tutaj jak powiedziałem, słuchajcie, co wy na to... A w ogóle, czy oni coś zrobili w tej kwestii? Oczywiście, jak każdy z nas. Jeszcze nic. No. Czyli zrobimy. Czyli, że tak powiem, no każdy z nas by chciał, gdybyś, że tak powiem, miał instrukcję na talerzu, to można by skorzystać. Teraz, że tak powiem, zbudujemy sobie taką instrukcję. Wadowice podlegają pod Okręgowy Sąd w Krakowie, tak? A nawet, nie wiem, powiem ci. Chyba tak. Nie, no daleko nie jest. Daleko nie jest, słuchaj. I kto wie, popatrz, tam papież się urodził, a my byśmy Marka wyciągnęli czujnego, popatrz. Fajnie by było, taki symbol. Naprawdę, bo na pewno ten świat jest mega symboliczny będzie, więc zapomnij sobie taką historię, że weszliśmy w tamten rejon i wyciągnęliśmy Marka. Oczywiście, ktoś by zapytał, jakim sposobem oni tego wykonali. To się okaże, że się da, widzisz. A chociażby bardzo prosty, artykuł 1, bo w pewnym momencie Marek siedzi za jakiekolwiek przestępstwo, tak? No, i on czeka do sprawy. I na pierwszej wokandzie to ja bym powiedział Markowi, to Marek spytaj, czy ty w ogóle pasujesz na odpowiedzialność karną. W ogóle artykuł 1 KK czy KW, tam jest punkt 3 i wina, a że wiemy, że nie ma winy, no to Marek wychodzi, tak? Jest poczucie winy, a nie ma winy, czyli nie można przypisać Markowi winy. Marek powinien wyjść. No to można powiedzieć przy uczciwym sędzi, jakby miał podobną wiedzę do mnie, to by Marka wypuścił, bo to jest taka gra. Bardzo, bardzo ładnie to zabrzmiało, uczciwy sędzia. Tak, bo to trzeba wziąć pod uwagę. A teraz, jeżeli będzie nieuczciwy, to już on z automatu ruszy jeden z 15 sposobów, czyli użyje wzmacniacza negatywnego przekonania, bo uczciwy powiedział, Marek, wychodzisz, a teraz nieuczciwy powie, że no właśnie, i teraz jego rola negatywności, czyli jeden z 15 sposobów. No mówię, no, a ty masz neutralizatorów. Tak, to widzę. No, neutralizator to już jest dawno zrobiony, tylko Dankiewicz, Krzewicki, czujny, Knebel 24, Biedka i inna cała zgraja tych krętaczy i manipulatorów z tego nie korzystali. Ale to z każdym może skorzystać, bo to pamiętaj, tutaj wolność ma być dla każdego. Będą korzystać i będą szukać uczciwego sędziego. No bardzo, bardzo dobry wolność, pomysł.
wolność ma być do takiego stopnia zapewniona, że w momencie, jak dziecko powinno takie ulotki dawać, co w przypadku, gdyby jakiś pan czy pani chciała cię zniewolić lub mówiła, że jesteś przestępcą. No jest taka ulotka. No mówię, no i kiedyś będziemy mieć takie instrukcje przeciwko paranoikom. To słowo. Nie ma jeszcze, ale zbudujemy instrukcję. Co zrobić, jeżeli spotkasz nieuczciwego sędziego? Można powiedzieć tak. No dobra, ja sobie popatrzę, ale tak ci powiem szczerze, że tak jakbym w szklanej kuli czytał, no to są prości ludzie w obsłudze, no taki właśnie Krzewicki, taki Dankiewicz, Czujni, no prości naprawdę w obsłudze. Ale to dobrze, to jak tak uważasz, to nie jest, ja ich tak nie uważam, znaczy prostota. Ogólnie ja prości w obsłudze, bo dzisiaj sobie rano pomyślałem, tak mówię, no tylko kwestia czasu, mówię, jak właśnie ta cała zgraja przyjdzie do Rafałka i będą wyciągać redaktora Czujnego no to dobrze trafili. Z kazamatów. Dobrze trafili. To nie oni, dobrze, tylko ja. Znaczy ty też dobrze trafiłeś, że oni trafią... To są przewidywalni, ich ruchy są przewidywalne. No. I bardzo proste. No tak, no to jak może się parobek zachowywać? No tylko tak. Ale przecież mi to pasuje, Krzyś. Słuchaj, Markowi chyba też, co? No, a Marek na przykład mógłby sobie posłuchać, w jaki sposób my go wyciągamy, bo pamiętaj, że też możemy tworzyć program dla Marka. I na przykład mogę powiedzieć, cześć Marek, tutaj twój ulubiony redaktor będzie cię za chwilę wyciągał. Nie wiem, ile mi to zajmie. Będziecie prosić, paranoiku mój ty kochany, a? Mój najukochańszy paranoiku, ty mój paranoiczku, uwolnij nam Mareczka. Dobrze, no na razie informacja dla Marka, który i tak tego nie słyszy, jest 11:23. No i tutaj na razie będziemy zbierać się i wymyślać metodologię na wyciągnięcie Marka i tyle. Tak, żeby oczywiście Marek z nami współpracował, bo Marek wyciąga się od wewnątrz, a my go wyciągamy od zewnątrz, tak? Czyli Marek nie może chodzić, można powiedzieć tak, on to jest tak jakby obłożnie chory był, wiesz, a my musimy za niego wszystko załatwić, żeby wyciągnąć go z właśnie z miejsca, gdzie Marka nie powinno być. O, może tak. Trzeba Marka przywrócić do społeczeństwa, a nie napiętnować go, tak? Bo... No mówię, to jest system wierzeń i przekonań. Czyli ten prokurator w pewnym momencie musi powiedzieć tak, ja definiuję Marka Czujnego w ten i w ten sposób. Musi to powiedzieć. I dlatego Marek jest ucieleśnieniem zła. No i w tej formie musi odbyć karę więzienia. Proszę bardzo. To chyba tak musiałby powiedzieć prokurator. No. Mówię, tutaj z człowiekiem trzeba poznać. Tak, jak to święta dziurka go zgubiła. Ja sobie na razie ćwiczę, chodzę sobie, widzisz, po prezesach. Sobie ćwiczę rozmowę, na przykład na takim poziomie rozmowy. No i uważam, że na razie mi dobrze idzie, bo na razie nie chcą ze mną rozmawiać. No, czyli coś muszą do nas zrobić, bo pamiętaj, że w pewnym momencie, jak nie chcą ze mną rozmawiać, to oni automatycznie łamią tak zwane swoje własne reguły. Nie? Czyli ktoś, kto mnie nie chce przyjąć w godzinach urzędowania, łamie swoje własne reguły. Właśnie, co teraz zrobimy z takim... No dobra, a teraz jeszcze tak się zapytam, czy tak Krzewicki, Dankiewicz i tak dalej przyjdą 23 do Jaworzna? Znaczy sami zaproponowali. O. Miło, poznamy się. A to ciekawe. Poznamy się, pogadamy, może coś sobie nakręcimy. Słuchajcie, może też zobaczę siebie na filmie, o proszę bardzo. Tak, bo jeszcze, że tak powiem, nikt mnie nie kręcił. Jeszcze też jest tak ciekawie zobaczyć siebie tak, no ja nie wiem, co mam powiedzieć. No, tworzę, znaczy, bawię mi się z tym systemem, tak? No. Bawimy się. Bo już się nie boimy go. No. Nie boimy się, tylko do ale, niego... Ale to chcemy tego systemu, czy nie chcemy, bo ja tutaj nie mogę zrozumieć.
Szczepan, Paweł i ja przestaliśmy się bać tego systemu. Ale ale ja się nie pytam, czy się bać, to tam to palie sześć, ale czy wy będziecie go chcieć tego systemu, czy nie, bo tutaj nie mam problem. No. Tego systemu już nie będzie. Znaczy, że będziemy zmieniać system. Aha. System, bo to nie sztuczny. To jest sztuczny system. To jest system oparty o strachu. O, prawo karne zostało stworzone ze strachu, jeżeli chcesz poznać przyczyny, skąd to się wzięło, tak zwane prawo. To prawo to było właśnie, popatrz, ze strachu, popatrz. Jak nie ma strachu, to sam widzisz, że to są jedne wielkie ograniczenia ciebie. Musisz zwolnić, musisz mieć mniej. No to jest takie, to jest system samoograniczający człowieka. No to mówię, to jest sztuczne. No. I teraz jak to usuniemy, to wtedy popatrz, bez tego, bo ludzie mówią, co będzie bez tego? Bez tego sobie poradzimy, może tak. Ja to tylko tak, Rafał, ja to tylko tak ci powiem. Gdyby Dankiewicz, Biedka, Czujny i ta inna zgraja tych w cudzysłowie dziennikarzy wielkim, tak? Zadziałała w momencie, gdy im powysyłałem ten tak zwany list otwarty do tak zwanych dziennikarzy, to dzisiaj by nie było problemu wyciągania Czujnego oczywiście z więzienia. No. Oczywiście, tylko że za wcześnie było, popatrz. Och, pamiętaj, że zawsze jest tak, że jest za wcześnie, a potem jest tak sam raz, bo za późno już nie ma. No. I czyli będziecie tłumaczyć dobremu sędziemu, panu sędziemu, że Marek Czujny, że nie ma winy i Marek Czujny jest bez nie winy. Nie wiem, no słuchaj, to zależy. No, ja mu na przykład zależy, to też zależy, kto będzie siedział, jaki typ osobowości, bo pamiętaj, że tak powiem, masz, jak tam będzie siedział przeciwko mnie, czy naprzeciwko mnie siedzi człowiek, tak zwany prezes. Ten prezes jest jednym z trzech typów osobowości, typ A, B, C. Szymon, jak możesz, napisz mi, czy tam do okręgówki do Krakowa było coś pisane? Było pisane, bo chyba Tadeusz nawet pisał do okręgówki do Krakowa, do sądu okręgowego, także weź mi tam przypomnij, bo ja to sobie nie przypominam, że do okręgówki pisał w Krakowie cokolwiek. No dobra, dawaj tutaj, ja sobie tak za tego dopytam, czy oni tak będą nie szukać winy, czyli nie ma winy, nie ma winy, nie ma, nikt nie będzie winny tego, co było, tak? O, jak pytasz, o czym można z prezesem porozmawiać? Bo ale to jest tak, taki człowiek... czekaj, Rafał, bo ja tego nie rozumiem. To czyli tak, robimy znowu taką grubą kreskę, że nikt nie będzie winny, bo nie ma winy. Wszystko, co było, to było bez winy, bez winowajców, bez jakichkolwiek ludzi. No bo ty w tym kierunku tutaj zmierzasz. I ja tak szczerze powiem, że trochę mi się to nie podoba. Pamiętaj, że. Dobra, ale pamiętaj, że jest coś takiego jak sytuacja. No jest teraz sytuacja i jest ktoś, sytuacja. Kto robi świadomie, tak, celowo i z premedytacją i takich ludzi, to jak wtedy takich ludzi będziemy nie wiem, to, sądzić, mówisz, oceniać, piętnować, czy tam nagradzać, jak to dobre, będzie, czy po prostu dobre, będą mieli, wybaczcie, bo nie wiedzieli, co czynią, tak? To jest tak, że my jako ludzkość uczymy się odpowiedzialności, bo wcześniej nie mieliśmy odpowiedzialni, byliśmy reagujący. Więc kiedy przechodzimy z takiego człowieka reagującego w człowieka mało reagującego, ale bardziej odpowiedzialnego. Takie przesunięcie robimy. To jest taka to teraz możesz powiedzieć tego, bo miałem tam do ciebie nie jechać, ale jak będzie Krzewicki, Dankiewicz i ta jeszcze cała ta zgraja tych ludzi, to ja też przyjadę. O, popatrz, Krzysz, popatrz. Słuchaj, to poczekaj chwilkę. Sąd się przypomniało. Może napiszmy do Sądu Rejonowego w Jaworznie i powiedzmy, kto będzie, taka lista osób przybędzie i niech nam odpiszą, ile policjantów zamówią na 23, popatrz. Zróbmy im odwrotnie, żeby nie tak, że my przychodzimy i tam są policjanci, tylko najpierw zapytajmy prezes, szanowna pani prezes, tym razem przybędzie pan Rafał, tutaj przybędzie
pan Paweł, pan Szczepan i pan Krzysztof. Proszę bardzo. Ilu policjantów planujecie na ten dzień i czy będziecie mieć pałki, czy nie? Możemy o takie rzeczy pytać. Po prostu masz się tym bawić teraz. Pamiętaj, że to oni teraz wychodzą na durni, na szaleńców. Bo my przychodzimy sobie po prostu zwyczajnie na rozprawę, popatrzeć i tyle. A oni widzisz, myślą, że my będziemy z nimi walczyć. To będzie szalone, jeżeli na przykład na taką ekipę ludzi oni zamówią policjantów, bo na taką ekipę ludzi to oni powinni zamówić, no oni powinni nas wesprzeć, bo my jesteśmy co? No, pionierami tak zwanymi antysystemowymi. To chyba dobrze, co? Antysystemowymi. No bardzo, bardzo to ładnie brzmi, no ale no dobrze, ja to taką metodę wyznaję po czynach, poznawaj, nie po gadaniu. Ciekawe, tak, będziemy udowadniać dobremu panu sędziemu, robimy taką, ja to z tego tak rozumiem, z twoich wypowiedzi, że w tym świecie nie będzie winnych, wszyscy będą mieli wybaczone, bo nie ma winy. I to, co robili do tej pory, po prostu było tylko nieetycznym takim wybrykiem, bo nie wiedzieli, co czynią, czyli wybaczamy wszystkim, robimy grubą krechę i znowu budujemy nową wieżę Babel. To był świat nieodpowiedzialnych ludzi, jeszcze raz. Ale ten Szymon do okręgówki, co, tak, to widzę, że tam też coś było wysłane do okręgówki, do Krakowa. Więc... Kraków jest bardzo dobrze obrobionym miastem tutaj właśnie na tym i oni tam wiedzą, co czynią, tak? A tak jak i twoje miasteczko jest też dobrze obrobione, bo wiedzą, co czynią, no. O, no tylko ja widziałem, zrobiłem bardzo mądry ruch, zająć tylko i wyłącznie jednym miasteczkiem. Bo na przykład popatrz, Szczepan czy Paweł, to oni obrobili parę miejsc w Polsce. No nie? I oni niczego i nie tak zrobili. Naprawdę, a ja oni jako ten nie, to że niczego. Nie, nie. Jak nie? No kupę rzeczy zrobili. Tak pokazywali, jak jest w tym mieście, w tym a mieście. To, że pokazywali, to nie jest zrobione. To jest ważne, bo tu się okazuje, że w moim mieście jest to samo. No, bo popatrz, jeżeli u mnie w mieście jest to samo, a tam, gdzie był, że tak powiem, Szczepan i Paweł jest tak samo, to znaczy, że są cechy wspólne. No. To wszędzie mówię, to jest oparte o tym samym. No, to nie ma podstaw. To jest sztuczne, to jest oparte czyli, o... Ja, czyli tak, no że... akurat mnie się to nie dziwi, że Szczepanowi, a szczególnie Pawłowi Dankiewiczowi pasowałoby takie nie ma winy, bo to, co robili, to do tej pory by było ich winą, tak? To jest odpowiedzialność. No tak, no czyli... tak. No. To czyli co, nie ma winy, to zwolnieni z odpowiedzialności za to, jak to będzie w końcu? Ogólnie jako, popatrz, od nowa ci powiem, ogólnie jako dusza jesteś, to uczysz się odpowiedzialności. Ogólnie na każdym etapie, można powiedzieć, uczysz się odpowiedzialności. No. Spotykasz się z czymś nowym, no i teraz albo, że tak powiem, odpowiesz, albo zareagujesz. Jeżeli masz nową rzecz, no to zareagujesz. Ze strachem zareagujesz. Jeżeli masz takie coś, że niesiesz sobie strach i spotykasz nową rzecz, no to prawdopodobieństwo, że zareagujesz strachem jest duże, czyli to będzie twoja reakcja emocjonalna. A w tej reakcji emocjonalnej rzeczy się dzieją, pojawiają się policjanci, proszę bardzo, i nagle ktoś ci powie, że jesteś winny. Poprzez, jeżeli byłbyś odpowiedzialny, to nigdy, przenigdy no, by cię chyba nie skazali. No chyba, że ja mogę być na przykład odpowiedzialny i oni chcą mi... ale nie mogą, to wtedy zrobią, że tak powiem, ze mnie wariata i świra. Widzisz? O. System tutaj, już tutaj, jest na takim tutaj na, etapie... na czatce potem poczytasz, bo ja akurat nie mam tej możliwości, że teraz uleci na ekranie. Ale tak, elitarna grupa uzbrojonych w kijki będzie interweniować w obronie wiary. Kijek, bardzo dobrze. Ja jestem za tym. Ja jestem za tym, bo pamiętajcie, że każdy podróżnik może mieć ze sobą kijek. Podróżniczy. I pamiętaj, że tym
to zawsze tak było, że podróżnik może mieć kijek ze sobą i ja uważam, że musimy się zaopatrzyć zwyczajnie w takie kije i w przypadku, jak na przykład jak ja bym teraz spotykał tego chroniarza, którzy chcą mnie ten, to ja zwyczajnie ja go mogę kijem odgonić. To jak każde inne zwierzę, bo pamiętaj, że jeżeli ja muszę używać kija na człowieka, to chyba on będzie reagujący, jeżeli ja jestem odpowiedzialny. Mam i ja. Mam i ja. No, więc widzisz. Mam i ja. Ze 2 kilo waży. Mam i ja. Kijek. Kij, to ja tak właśnie myślałem o kiju. No Jezus wygonił kijem, symbol taki. Przegonił kijem tych tam, co się, że tak powiem, nie pasowało już ze sobą. Mówi, że dość tego, tak. Kandydat, no, Dankiewicz, kandydat na radnego, tak? Nie, Paweł by był dobry. Paweł był dobry. No tak, były policjant, kandydat na radnego. No oni są najlepsi. Nie ma lepszych na świecie. Wierzcie mi, że nie ma lepszych na świecie. Ale nie wiem, co ty tam o nich słyszałeś, bo ja na przykład, znaczy nie, żebyśmy krytykowali tutaj, ale... Ja to zapytaj się, jak reagowali na mój list otwarty do tych tak zwanych dziennikarzy wolności owców. Wiesz, no wszystko za... Zobaczmy, co tam napisałeś. Ciekawe, co ja bym na przykład odpisał ci? Bo ci odpisał, nie wiem. Co ci zrobić teraz? Ty byś do nas list, a my ci w zamian co? Bana. A co ja dostałem w zamian? Bana. Bana. Ale ty wtedy byłeś wojujący, Krzyś. Ale Krzyś, ty byłeś wtedy wojownik. Ale jestem tak, ja się nie zmieniłem. Mój system się nie zmienił. Wiem, co robię. Czy tam system wierzeń, czy nie chciałem tego użyć słowa, no ale nic się nie zmieniłem. Jestem taki, jaki jestem, jaki byłem. Nic się tu u mnie nie zmieniło. Zmiana jest jedyną stałą, więc zawsze jesteś nowym ja, więc. Nie. Tak. Ludzie się nie zmieniają, rodzą się tacy jak z tym, jak to ty mówisz. Ze świadomością od razu. Tylko ta świadomość była. Zaraz. Świadomość była zagłuszana przez systemy wierzeń i przekonań i przez strach. No także nie zmieniają się ludzie, no nie. Jak to? No nie. Ale zmiana jest jedyną stałą, więc musi się człowiek zmienić, chociażby nie chciał. To jest takie. No. To jest natura twoja, że nie możesz być drugi raz taki sam. Więc zmieniłeś się teraz i teraz i teraz i zawsze będziesz się zmieniał. Tu i teraz. Jeden jest, kreujesz tylko z teraźniejszości. Tu i teraz. Nowy Krzysztof. Czyli przeszłość nie wpływa na teraźniejszość Krzysztofa, bo jest tylko teraźniejszość, po prostu ładna. I możesz iść z tym do prokuratora sędziego i powiedzieć, panie sędzio, czy to prawda, że przeszłość nie wpływa na teraźniejszość? Bo kreacja jest tylko z teraźniejszości, a więc idę do domu, do widzenia. Bo oni operują na prawdach z przeszłości i mówią, że za twoją przeszłość, to w twojej teraźniejszości ty musisz aż po przyszłość być karany, czyli tutaj właśnie zniewolenie cię czeka. Za tak zwaną przeszłość. Nie, no dobra, Rafał, ale ja ci drugi raz to pytanie zadaję. No, są ci ludzie nieetyczni po tych urzędach, nieprawi, niesprawiedliwi. I oni są też bez winy, bo wina nie istnieje? Płaczą, że teraz przechodzimy na nowy styl mówienia. No jeszcze tego. No to nie? Weź mi tutaj to, bo ja tego nie bardzo rozumiem. Ci są też bez winy? Nieodpowiedzialni są. Nieodpowiedzialni. Nie, ale to nie jako, masz jako, poczucie, jaką, masz poczucie, jakie rozwiązanie, co, jakie miejsce dla... Bo ty masz poczucie, bo ludzie mają poczucie równowagi, bo ty uważasz, że ty zostałeś skrzywdzony i teraz ten musi on ci, że tak powiem, zrekompensować, czyli no umysł, twój mózg, umysł uważa, że masz nierówno. No nie, tak coś. No, a tu chodzi o to, że to ty masz tak naprawdę nierównowagi w sobie.
widzisz, to co wysyłasz, to odbierasz. System wie, że nie znajdzie. Tak, tak. To Co są wysłali, polskie to postrzegania. znaczy się ci, co wysłali tą nierównoważność, tą dyskryminację, to wszystko, co odbiorą? Jeżeli wysyłają negatywność, to dostaną negatywność. No, a co będzie tą negatywnością? No, oni sami sobie to robią przecież. No tak, no. No, sam sobie to robi przecież. No popatrz, ja idę sobie porozmawiać z sędzią. No i on ma do wyboru. Albo będzie ze mną uczciwy, albo nie. No a co taki Dankiewicz też, jak wysyłał do tej pory, taki bardzo pozytywny w stronę tak zwanych wyborów. Wybory, taka dobra, fajna rzecz. No tutaj widzę, że też blokowali co niektórych, nie tylko mnie, zresztą nie wszystkich innych. I tu raptem tak się biorą i się tak podłączają pod Rafałka. O, ciekawe. A bardzo dobrze, a i dobrze. A czemu nie? A oni tacy pozytywni są. Albo są, bo inaczej by się nie podłączyli, inaczej byliby jak Adam. Oni nie są jak Adam, oni nie są w tym kierunku jak Adam, zrozum. Oni nie staną się już Adamami. Ale ty nigdy, Adama nigdy. To myślę, że ty nie znasz. Ale Wiesz. Czy znam, czy nie znam, tam pamiętaj, że oni się nie ujawnią jak Adam, ani Paweł, ani Szczepan wobec mnie, popatrz. Ani może ja też, ja nie... Patrz, Krzyś, czy uważasz, że ja bym się ujawnił wobec ciebie jak Adam? Krzyś, kurwa, ty mać. Ja ale, ja, to, ja, ale ja cię do dzisiejszego dnia tak nie chciałbym rozumiem. Mówić. Nie rozumiem twoich zachowań, no nie rozumiem. Oczywiście, ale czujesz. No, to nie musisz rozumieć. Nie musisz rozumieć tego, bo to jest... Mamy inny system przekonań. Popatrz. To dlatego możesz mnie nie rozumieć i inni też. W pewnym sensie niektórzy mogą widzieć u mnie odrobinę szaleństwa i bardzo dobrze, bo o to chodzi. Tak, bo tutaj musisz być A odrobinę ten, szalony względem tych, którzy Rafał, ma. Jak ty będziesz z nimi rozmawiał, to weź im podeślij tego live'a, temu Dankiewiczowi, Krzewickiemu i tym, niech oni sobie posłuchają, co tutaj taka, no, taka szczerość do bólu padła z moich ust w ich stronę. Ale ja mam pozytywny obraz chłopaków. Ja miałem od zawsze pozytywny obraz chłopaków. No tak. No widzisz, popatrz, cały czas pozytywny, popatrz. To ja musiałem, popatrz, bo ja co popatrzyłem na Szczepana i Pawła, to mówię pozytywny, dobra, do następnego chłopaki, nie? No i tak przez te parę lat to ich znałem przecież z kanałów, tak? No i co popatrzę na Pawła i Szczepana, to mówię pozytywne. No, czyli ja wysyłam Ole tutaj zazieli pozytywem. Wejdź na mój kanał, we filmach, nie w transmisjach na żywo. I tam sobie znajdziesz, zresztą ja ci ją chyba wysyłałem, akurat był Czujny, Krzywicki, Dankiewicza tam nie było, ale był jeszcze Biedka i co oni tam mówili o tego i jak tu po moim wpisie takim od serca prawdziwym Marek zareagował i od razu bana, czyli co, w skurczu byli, tak? Ale nie wiem, czy tak napisać, nie wiem. No w skurczu, no musieli być w skurczu, skoro bana, tak? To twoją tą metodologią działania, no to byli w strasznym skurczu, no. Albo nie mieli z tobą, no albo cię poznali i powiedzieli, miejcie dość, na przykład też mogli. Różnie, to ja ci nie powiem. Też może być, no bo pamiętaj, że oni z jakiegoś powodu, tak? No bo ty coś chciałeś i teraz tak, albo walczący byłeś, mówię, albo z miłością to poszło. Jakby to poszło z miłością, no to byście mieli kontakt. Byś powiedział tak, no, cześć Marku, cześć Szczepanie, cześć Pawle, słuchajcie, no to tak byś im napisał. A jak ty im napisałeś, a pewnie napisałeś im jak prawnik, co? Już nie pamiętam, co napisałem, ale... Ale musiałeś im tak, nie mogłeś im napisać od serca. Od serca. Ja zawsze pisałem od serca. Bardzo, prosto spod serca. Tak. I nie były to jakieś tam żygowiny. Tylko poprzez umysł. Tak zwany system wierzeń i przekonań ci napisał list. To jest właśnie. A ich system wierzeń i przekonał, go przeczytał i cię zablokował. Nie, no tobie też zwracałem uwagę, żebyś jak masz być się nazywać dziennikarzem, to zapytałem cię o rzetelność. No.
Oczywiście, no i co? No, a Ja też czasem, ja to już też jestem. w rzetelności mieni się coś takiego jak praca Cichockiego, jego dekrety i tak dalej. To też się mieści w rzetelności. To o to między innymi też No to ja byłem pytałem. rzetelnym dziennikarzem. Ja uważam, że byłem rzetelnym dziennikarzem, że tak powiem, wróżką byłem. Byłem wróżką, bo byłem tak. Ja byłem wtedy, jakbyście byli zachwyceni tym dekretem. Ja mówię, słuchajcie, zapomnijcie o tym. No i teraz widzicie, zapominacie o tym. A przecież ty tylko przypominasz o dekrecie. Kto tu jeszcze w Polsce przypomina o dekrecie? Kto jeszcze jest fanem, że tak powiem, Cichockiego? Cichocki to już chyba sam się nie reklamuje. Ty go chyba najbardziej reklamujesz w Polsce. No. To mówię, to mówię, też zapomnisz, no, bo to się nie. Przecież to był takie tymczasowe, no, można powiedzieć, emocjonalny zryw, taki fajny emocjonalny zryw ludzi, bo, no, bo ja bym tego nie zrobił może z tą wiedzą, bo było za wcześnie. Powiem, bo ja wtedy byłem na takim poziomie, że mnie nikt nie rozumiał. No, ja nie miałem widzów, nie miałem oglądalności, każdy, kto mnie widział, to wyłączał mnie. No, takie coś. Ten przełącz się, Rafał, na dźwięk, bo to. W maskach niektóre nie chodzą, Nie chodzą, ale no nie to. zmuszajmy dzieci, które nie chcą. Dokładnie tak. To jest właśnie klucz w tym wszystkim. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nasza tutaj wizyta, ten sygnał, który wysyłamy Znaczy przez tak to nasza wiele. wizyta to jest jedno, a zawiadomienie do prokuratury Zawiadomienie do to jest prokuratury musi być obowiązkową, musi drugie. No. być po prostu kuratorium, musi być na policję. Jeżeli to nie zadziała, będziemy bezpośrednio składali to do sądu. Bo tego nie odpuścimy po prostu pani dyrektor za to, Ojejku. co zrobiła. Bo to jest przestępstwo, to jest po prostu przestępstwo. Henryk Kowalski, zawodowy Polak, właśnie cię w To jest końcu pan poszła zablokowałem, znalazł? ponieważ jesteś po prostu Chwileczkę. kretynem. Przez twoje kretyńskie, zawodowy Polaku tezy ludzie trafiają do Właśnie. więzień. Debilu. Właśnie cię zablokowałem. W końcu, bo tak Ciebie działasz na nerwy. też nawiedzał? Co? Ale nie, no słuchaj, wiesz, pruje się do mnie, że ja Ale to jest, dyskutuję z. ale. Partii taka skromna, no. Ja to Żadnej partii, zazdrościłem, żadnej. żadnej partii. Gruby, rozumiem. Nie Ale przebaczył cię, siebie. brzydkiego? No nie. Jesteś mądry, inteligentny, no ale brzydki, no. Miły, uprzejmy, rzetelny, solidny, poczciwy, z jedną wadą, że nie mam wad i skromny do tego. O, jaki skromny, no. Słuszną wagę ma ta linia partii, taka skromna, no. Ja to Żadnej partii, zazdrościłem, żadnej. miły partii. Jak? Tylko Partia to działa. my. W każdym bądź razie, żeście sobie słyszeli tą tak zwaną prawdę. Tak, Teamsy są włączone, to jeżeli tam Rafał nas słucha, to dobrze by było. Ta słuszna linii, partia to ja, tak? Partia to ja, partia to ja. Więc tak, Jan Heniek Kowalski to jest moje drugie konto na Facebooku, z którego tam pisałem. Reakcja była taka, jaka była. Nie wiem, myślę, że to słyszeliście. A jeżeli nie słyszeliście, to napiszcie mi na czacie, to wam to puszczę jeden i jeszcze raz. Tak szybciutko. Dokąd to było słychać, do którego momentu się to urwało, bo mój głos to ja widziałem, że mi wcześniej zginął. Zginął. O, już jest spotkanie. Wpuść osoby. Dobra. No. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jest. O, dobrze cię w końcu słyszę teraz. No, się podpiąłem nowy mikrofon, więc bezprzewodowy, więc zobaczymy. No, bo też miałem fragment odsłuchu. Jak ciebie nie było, to mówię: ojejku. Ty, ja No ci tak nie mówiłem, że mogę. No jest to. tragedia, no ale ty nie słuchałeś. Ale to też wiesz, no nie. No, a teraz będzie w porządku, tak? Teraz jest ok. Do którego momentu było słychać? No i co ty myślisz, ta słuszna linia partii? Aha, tak, bo skończyło się na tym, że pokazałeś materiał z chłopakami. O, no, no, Tak? no, no, No no. właśnie. I chyba tobie się coś się nie spodobało w tym, że tutaj obgadali cię. Tak? Nie, tu.
wiesz, mnie tam się wszystko podobało, no, byli sobą. No ale dobre, ale cię obgadali, o to ci chodzi. Nie, 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 no o to mi chodzi, to co mówili, no, o nic więcej. Wiesz, mnie to można obgadywać, można pluć na mnie, można żygać, no można wszystko robić, to nie jest istotne, no. No, no, no. Trochę jest, ale właściwie, czekaj, bo to właściwie, bo może ja nie zrozumiałem filmu i może jakby ktoś też nie zrozumiał podobnie do mnie, to tam wyjaśnij może, jakie pytanie pada właśnie po obejrzeniu filmu, właśnie co tam widziałeś, o tak może. Dlaczego ten film? No to ja ci mówiłem, że to są ludzie, którzy nie są prawi, etyczni, sprawiedliwi i uczciwi względem innych. Dobra, czyli właściwie tak, oglądaliśmy nieuczciwych, nieprawych i niesprawiedliwych. Tak, którzy idą walczyć z nieprawością, nieuczciwością, nieetyką. Nieetyczni. Tylko że pamiętaj, cały świat był taki, ja i ty też. Tutaj wszyscy ruszaliśmy z nieprawości, nieuczciwości, mordowaliśmy, byliśmy zabijani, kradliśmy, byliśmy okradani, klnęliśmy, złowieszczyliśmy i te wszystkie inne rzeczy po cichu i ho, 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 wielkie tajemnice, to my ludzie. Dobra. No i teraz... Nie, partia to my, cytując Marka. Partia to my. No wcale no się właśnie, nie dziwię. No i jak tu przetrwać w takich warunkach, jak tak naprawdę świętych brak? Bo święty to taki, który wskazuje ludziom. Na przykład święty, jak ja bym był święty, na przykład w komunizmie, bo też mógłbym być święty w komunizmie, to bym mówił tak, ludzie, obudźcie się z komunizmu, nie dajcie się nabierać komunizmom, to jest oparte o strachu, to jest system wiary, proszę bardzo, to jest oparte o symbole. No i zacząłbym opowiadać ludziom, gdybym miał na przykład taki kanał w czasie komunizmu, no nie? No i wtedy, że tak powiem, jakby ludzie przejrzeli na oczy, a wtedy ja bym poszedł na przykład do komunistów, no, to mielibyście materiał, jak się rozmawia z komunistami, czyli Bareja. No, tylko że wiecie, w tamtych czasach to od razu by mnie zabili już. No, czyli, że tak powiem, urodziłem się w tych czasach, żeby mnie już nie zabili. O, widzisz? I, że tak powiem, ja już mam luz od tego, że... No, nie... Tu mogę być, że tak powiem, w tych czasach bardziej sobą niż w czasach komunizmu, bo w czasach komunizmu to ja bym musiał bardzo uważać na szpiegów, komunistów, donosicieli, SB i te wszystkie rzeczy. No zwyczajnie, Krzyś, jak ja bym zrobił taki numer w czasach komunizmu, to tutaj SB-cja już by dawno u mnie w domu była, przeszukanie było, podłożenie jakichś środków, nie wiadomo co, bibuły i coś tam, i ja bym teraz siedział i, że tak powiem, wyrywaliby mi paznokcie. No. No tak, zamówienie, bo to jest samo, bo pamiętaj, że w komunizmie, bo my gromadziliśmy wiedzę, wiedza każdego wzmacnia, mówię, no to na każdym etapie rozwoju, czy to średniowiecze, czy ten, to my troszeczkę wiedzy więcej, a teraz przychodzi Rafał i mówię, odwracamy ludzie, czyli właściwie totalnie nowa wiedza się pojawia. Taka nowa, że jej nie znaliśmy, bo nie mieliśmy, no bo nie mogliśmy, bo to jest nowa era. Najpierw trzeba być w nowej erze, żeby opowiedzieć o nowej erze. No, to zrozum, że my na przykład teraz kończąc starą erę, to my nie możemy zobaczyć Rafał, czy to ty twierdzisz, że ludzie się zmieniają, urzędnicy się przekręcą, wszyscy się poprzekręcają i z tych niedobrych będą sami dobrzy? No właśnie. No ale czego tak czemu tak niepewnie tak mówisz? No bo czy będą sami, no bo sobie zastanawiałem się o tym tak. Ja mówię dobrych, o tych niedobrych, będą sami dobrzy, tak? Nie będzie dobra na to świecie. Będzie inaczej. Nie, to będzie inaczej. To będzie inaczej, że tak powiem, bo to jest społeczeństwo. No zrozumcie ludzie, że to my, co, my mamy teraz demokrację, ale jakbyśmy byli ludźmi pierwotnymi gdzieś tam w buszu, to co byśmy znali? To byśmy mieli taki system. Nie znalibyśmy demokracji, komunizmu, nic. Mhm. Mielibyśmy taki naturalny system, no o, proszę bardzo. No właśnie, i teraz, no my mamy to, to jeszcze nas czeka kolejna rzecz, czyli ani nie demokracja, ani nie komunizm, ani niewolnictwo, proszę bardzo, nowa rzecz. I że tak powiem, jak będziemy mieć tą nową rzecz, to ta nowa rzecz dobrze już zrozumiała wszystkie inne rzeczy, więc ta nowa rzecz nigdy nie przekształci się w te stare rzeczy jak komunizm, dyktatura, o, takie rzeczy. Czyli ten system, który teraz będziemy mieć,
to, że tak powiem, jeżeli troszeczkę pobędziemy w tym systemie, to mówię, no tutaj nie wiem, czy będzie lepszy. No, ale na pewno nie będzie, nie pójdzie to w stronę dyktatury, jak mówię, czyli ograniczeń. Czyli to będzie system, który jest, jak mówię, dystrybucja. Rafał, ja tu tylko się zapytałem, czy taki, którzy mają swoją wizję, który był w policji, był narzędziem tego systemu, który wiedząc, że wybory są oszustwem i wkręcaniem Polaków właśnie w tworzenie tej tak zwanej trefnej administracji, tak jak Paweł Dankiewicz, celowo, świadomie, z premedytacją brali w tych udział? Czy takim ludziom można zaufać? Takie pytanie mam. Znaczy, chodzi ci o, że Paweł był policjantem? No, między innymi, no. No to chyba dobrze. No był, potem przestał być i teraz opowiada, że już drugi raz by nie chciał. O, ciekawe. Ciekawe. Może tak, nie żeby nie chciał, tylko że tak powiem, nie czułby się dobrze. O, czyli za brudno do jego umysłu. O, popatrz, Adam, bo Paweł ma bardziej... Adam nie wytrzymał. Ten. Ale Adama nie wpuszczaj. Słuchaj, chodzi o to, że Paweł teraz sobie oczyścił. Poczekaj, bo to jest ciekawe. Kurwa, bo... ty celu, ty Adama nie wpuszczaj, ty. Kurwa, ty pierdolony, jeszcze w więzieniu ci pokażą, kurwa, zobaczysz. Krzysiu, zobacz, zauważ jedną rzecz, że on, zadałeś mu to pytanie trzy razy. Zadałeś mu to pytanie trzy razy i nie odpowiedział ci ani razu, nie? Cały czas, kurde, kręci i ucieka. Zadałeś mu pytanie, co z tymi wszystkimi, którzy siedzą w więzieniach i co się z nimi stanie, tak? Jak masz, kurde, więzienie pełne zabójców, morderców, gwałcicieli i co z nimi? Wypuszczamy na wolność? No, ale już nawet nie o tych mi chodziło, tylko o tych, którzy sądzili, zamykali, wsadzali tych niewinnych i też i o tych między innymi. Ale nie, bo Krzysztof, ej, nie mów niewinnych, nie może być ktoś niewinny, jak nie ma winy. No bo jak winy nie ma, no to właśnie o to mi chodzi. To jest ten absurd, bo jak nie ma winy, to co jest? Co jest? No ale to ty powiedziałeś, że nie ma winy, A to ty powiedziałeś, że nie ma winy. No oczywiście, bo nie ma. To jest twoje zdanie. To jest twoje zdanie. Ale co jest? Ale ja mówię, że jest. Co ty mi próbujesz wmówić? Ja mówię, że jest, teraz to mówisz, też? Że nie ma. No. A jak teraz nie ma, to co jest? Ale jest. Bo teraz nie ma. To jest tak, jakbyś stwierdził, że nie ma grawitacji. Adam, to nawet nie wie, co to jest wina. To jest tak, jakbyś powiedział, że nie ma grawitacji. Jest grawitacja, czy nie ma grawitacji? Chodzi o to, że ja teraz... Jest grawitacja i proste Adamem, pytanie zadaję ci. Zadaję ci proste pytanie. Do koncepcji winy. Jest grawitacja, czy nie ma grawitacja? Jest grawitacja, czy nie ma? Czy tak? Odczuwam. Jest, tak. Czy nie ma? Jest, czy nie ma? Tak, jest. A ja mówię, że nie ma. No i co mi teraz zrobisz? Dobrze. Ja mówię, że nie ma grawitacji. Dobrze, w porządku. No to tak samo. Ty mówisz, że nie ma winy, ja mówię, że jest. No i na tej zasadzie to działa. To są słowa, zrozum. A grawitacja to co to jest? A ja teraz z tobą na przykład nie rozmawiam. Tak cię nie słyszę. I nawet do ciebie nie mówię. No, proszę bardzo. No cały czas do mnie gadasz. Ty. No i ty w ogóle cię nie słyszę, ale w ogóle cię tam nie ma. Słuchaj, w ogóle. Cały czas do mnie gadasz, widzisz? Magia słów, jak ty ćpasz cały czas. Teraz patrz, a teraz cię pozdrawiam, zaczaruję. Krzysztof, spróbuj mu zadać to pytanie jeszcze raz. Zobacz, czy ci odpowie. Ja już mu to nie raz zadawałem i nawet, wiesz, pokazujesz mu twarde dowody i tak dalej, to jest... Zadaj jeszcze raz. Zadaj pytanie jeszcze raz. No co zrobić z tymi, którzy mają poczucie winy, no i jak im go pozbawić, jak się... Co zrobić z tymi, co czują, że są winni? Winy? No. No oczywiście mogą to zrobić, tylko że no, możesz im powiedzieć, że wcale nie muszą tego odczuwać, bo mają wybór, no.
To jest poczucie, a skoro to jest poczucie, czyli to... kradł, grabił, rabował, ma poczucie winy i powiedzieć, słuchaj, ty nie kradłeś, nie rabowałeś, nie miej poczucia winy. To jest nieodpowiedzialność. Mówię, byliśmy w erze nieodpowiedzialnych ludzi na przeróżne sposoby nieodpowiedzialności, łącznie z kradzieżami. I przez pewien czas jeszcze będziemy to odczuwali w sobie, te kradzieże, inne takie niegodziwości ludzkie, czyli reakcje ludzkie, będziemy jeszcze spoko, wytrzymajcie. Potem to zniknie w nas, bo przestaniemy przechodzić poza gniew, eureka. I to wtedy będzie, że tak powiem, ulga dla nas wszystkich, bo jak nie przechodzisz za gniew żaden z nas, to jest samo wyrównujące się. O, widzisz, i tyle wystarczy. No mówię, energia się podnosi. Kiedyś się zabijaliśmy, to była normalka na ulicach, teraz się już tego nie robi, widzisz, kulturalnie. Kiedyś się sztuchaliśmy na noże i to już też przeszło, już się na pięści nie bijemy, widzisz, nie ma już takich gangów, proszę bardzo, już tak o, nie słyszymy o grupach przestępczych. No nie, jakoś albo tak to, albo takie stwierdzenie tutaj Krzewickiego. Łagodniejemy. Krzewicki ma do... Słuchaj, Krzewicki ma dowody, że Tadeusz Cichocki bierze pieniądze za pomoc w wyciąganiu gościa z psychiatryka. Albo to, że masa, co Czujny powiedział, że cała masa ludzi siedzi przeze mnie w więzieniu, w więzieniach i psychiatrykach. No. No, to no, chciałbym wiedzieć, to ilu tych siedzi przeze mnie w więzieniu i psychiatrykach. No, przeze mnie chyba nikt. Ale przeze mnie, bo przecież ty nic nie, bo ty niczego nie, ale Czujny. Jeżeli brałeś czynny udział we wkładaniu kogoś, no to ktoś siedzi, a na przykład no ty nie brałeś chyba czynnego udziału, nie? Czyli co, puścił plotkę i to medialnie, czyli co? Oj, Krzyś, ja nie wiem, jak tam to wszystko, wiesz, no dla mnie to jest nowy temat, to no. Takie, wiesz, no to... No nie nowy, bo ja już ci rozumiem, mówiłem przez telefon, że to, że nie są prawi, etyczni, sprawiedliwi ci ludzie. Może dla ciebie. Pamiętaj, że to nie jest tak, że Hitler też był cały czas na przykład negatywny. Nie. Ja na przykład mogłem być dobrym kolegą Hitlera, takim o, na przykład, i ja bym powiedział, że Hitler jest w porządku. Chociaż wiedziałbym, jaki on jest z natury, no nie? No więc, ale z natury tutaj jest więcej, że tak powiem, w tych ludziach naturalności niż nienaturalności w tych czasach. Tutaj takie puszczanie, Paweł, puszczanie, każdy... ten, czekaj, Rafał, bo ty się zadajesz z ludźmi etycznymi czy nieetycznymi? Odpowiednimi. No tak, no to znaczy etyczny czy nieetyczny? No, no raczej tak. No, raczej tak. Raczej to jest takie... Czekaj. O, ja inaczej ci to powiem. Że tak powiem, każdy ma taką igłę kompasu na przykład, bo tak naprawdę jakbyś teraz powiedział, czy coś ukradniesz w życiu, no to właśnie. Właśnie, czy ja mam taką igłę kompasu, co na przykład nigdy w życiu już nie ukradnę na przykład, no nie? Albo nie, nie powiesz fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu albo swemu. Albo na przykład tak, albo nie okłamie kogoś. To, no tak. Tego nie wiem. Na dzień dzisiejszy powiedziałbym, że jestem etyczny, prawy i sprawiedliwy. Tak. No. A potem, popatrz, mogę tak o sobie twierdzić, a potem na przykład mogę się zdarzyć z taką sytuacją, że tutaj wyjdzie szydło z wora na przykład, jaki Rafał jest, tak? I sam się mogę zdziwić na przykład, tak? No też. No ale na przykład nie, widzisz, jakby to powiedzieć, nie zadaje się z pewnym towarzystwem, a z pewnym towarzystwem się zadaje, o tak. O, w przyszłości każdy z nas będzie lepiej dobierał swoje towarzystwo, bo to jest synchroniczność. Więc jeżeli teraz spotkałem Pawła i Szczepana, to znaczy, że raczej będziemy się znać dłużej niż krócej. Tak myślę, proszę bardzo. A skoro... Jeszcze raz się przełącz na odsłuch na YouTube'a, wyłącz mikrofon, teraz już puszczę sobie z dysku to pójdzie w dobrej jakości tego i posłuchaj sobie, także już się możesz tam przelogować, bo to i tak z opóźnieniem doleci, a ja to robię. Robię już, nie? To także sobie odsłuchaj i włączysz się. Na razie wycisz sobie mikrofon i idź na odsłuch na YouTube'a.
Posłuchaj. Dobra. I posłuchaj, i weźmiesz mi tutaj, powiesz, czy to są ludzie prawi, sprawiedliwi, etycznie, czy rozsiewają kłamstwa, i ilu to ludzi przeze mnie siedzi w więzieniach i psychiatrykach. Ok? Jeszcze raz. W maskach niektóre nie chodzą. W maskach niektóre nie chodzą. Tak, a już wam to pokazuję, ten obraz. Chodzą, nie chodzą, ale nie zmuszajmy dzieci, które nie chcą. Dokładnie tak. To jest właśnie klucz w tym wszystkim. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nasza tutaj wizyta, ten sygnał, który wysyłamy, znaczy przez to, tak wiele... Nasza wizyta to jest jedno, a zagadnienie do prokuratury... Zagadnienie do prokuratury musi być obowiązkową, no. Musi być po prostu kuratorium, musi być na policję. Jeżeli to nie zadziała, będziemy bezpośrednio składali to do sądu. Do tego nie odpuścimy po prostu, pani dyrektor, ojej, za to, co zrobiła, bo to jest przestępstwo. To jest po prostu przestępstwo. To jest karygodne. Steniek Kowalski, zawodowy Polak, właśnie cię w końcu zablokowałem, ponieważ jesteś po prostu kretynem. Przez swoje kretyńskie, zawodowy Polaku tezy ludzie trafiają do więzień. Debilu. Właśnie cię zablokowałem. W końcu, bo tak działasz na nerwy. Ciebie też nawiedzał? Co? Ale nie, no słuchaj, wiesz, pruje się do mnie, że ja dyskutuję z systemem. A gdzieś się do mnie zesrał, że... Ale wy się denerwujecie. Że wiesz, że ja... Do mnie gość pisze, no, że jestem mały, gruby i brzydki, nie? No ale to nie jest... Mówi, że jestem mały, to rozumiem. Gruby, rozumiem. Ale że brzydki? No, no nie. Jesteś mądry, inteligentny, no ale brzydki. Miły, no, uprzejmy, że ten solidny, poczciwy, z jedną wadą, że nie mam wad. Skromny. O, o, jaki skromny, o, jaki skromny, no. Słuszną wagę ma ta linia partii, taka skromna, no. Ja to zazdrościłem, nie partii. Ty jak? Partia działa, to my. No, i by było tyle. To by było tyle. Partia to my, no. Także tak, warzcie, kochani, brawo, warzcie, Cieszyn, Konfederacja, konferencja prasowa, tak. No właśnie. No. Ilu to ludzi przeze mnie siedzi w psychiatrykach, w więzieniu, bo może jeszcze się okaże, że czujny przeze mnie siedzi. No proszę, proszę bardzo, właśnie. Może ty ich doprowadzasz do rozstroju nerwowego? Może tak, no bo zrównoważony raczej nie siedzi w psychiatryku. No tak. No, chyba że na siłę. No tak, ale to zresztą przeze mnie. No to słuchaj, to zrobimy tak, bo Marek siedzi, a ty chcesz mieć sobie wyjaśnić z Markiem. To może tak, najpierw może go uwolnimy, wy sobie wyjaśnicie, no, a potem byś wiedział wtedy, no nie? Tylko najpierw trzeba Marka wyciągnąć, żebyś ty sobie wyjaśnił. To może tak, po co masz mnie pytać, jak możemy, że tak wyswobodzić Marka? Mhm. Wtedy no oni już będą prawi, sprawiedliwi, etyczni i powiedzą nazwiska, które to osoby przeze mnie siedzą w psychiatrykach. Możesz się na przykład dowiedzieć, mówię, tylko Marka trzeba je wyciągnąć, bo Marek no jest... Tak, no chciałbym to dowiedzieć się, bo ja nie znam takich, co siedzą przeze mnie. No dobra, no to słuchaj, ja, Paweł Szczepan, no i ty... Albo będziesz... to na przykład, że Cichocki bierze pieniądze za coś tam. Właśnie, i tego. Też się dowiemy. To też od Szczepan Krzewicki, no chodzą takie... Wszystko, tak, można się wszystko dowiedzieć, tak jest, no. Właśnie, tylko mówię, no... Tylko po co czasami? No jak po co? No jak? Żeby było prawie, sprawiedliwie, etycznie. No. Żeby nie było kłamstw. No bo kłamstwa są, nie są prawe, sprawiedliwe, etyczne. Tak. No Rafał. No tak, tylko że też pamiętaj, że ja mówię, tutaj my się uczymy, to też z minuty na minutę. Z minuty na minutę, z minuty na minutę. Można powiedzieć, jesteśmy, większość ludzi jest w przedszkolu umysłowym. Ci w szkole to taki jak ja, ty i ci, którzy tutaj są w szkole, czyli właściwie już dialogujemy, a nie kłócimy się. Właśnie, czyli ja mówię, przedszkole umysłowe to jest to, jak masz emocje. Czyli jak ty wykazujesz emocjonalność, ale będąc w szkole, no to jesteś w przedszkolu. Czyli teraz jesteś trochę w przedszkolu, trochę w szkole. A trochę masz magistra, proszę bardzo. Magistra masz na przykład z tego, z odpowiedzialności. Nie z odpowiedzialności. Z czego?
co tam ty powtarzasz, że odpowiedzialność, tak? Sama na siebie. No, to popatrz, tutaj masz magistra na przykład, ale z chłopakami masz przedszkole emocjonalne. A teraz ze mną jesteś w szkole. Tak. Jesteś zwyczajnie, Krzyś, nauczycielem, uczniem, mistrzem i no, wszystkimi wersjami jesteś. No mówię, no, składasz się, że tak powiem, z takich nierównowag, że tutaj można ci wszystko przypisać teraz. No. Osobowość, proszę bardzo. Tak pracuje twoja osobowość. Moja pracuje tak, twoja pracuje tak. No. Mamy system wierzeń i przekonań, tak zwany system wiary. Ty masz taką wiarę, ja mam taką. Mamy podobne. O. System wierzeń i przekonań. Definiowane przekonania. Popatrz, dlatego mówię cały czas, odkąd się znamy, definiuj rzeczy poprawnie. Bo wtedy przekonanie no, masz... No przecież definiuję, no kurde, jak mówię ci oszusta, kłamcę, manipulatora nazywam po imieniu. Nie, no. to jest symbol, który trzyma sztywno, a dopóki masz sztywno, to ty nie ewoluujesz. Ale po co, w jakim celu ma być to luźno? Jeszcze nie ten etap. Tak, bo jeżeli ty, popatrz, symbole mają być luźne razem z tobą, a nie sztywne. No jakie symbole? Ja tu po prostu kłamstwo. Jaki symbol? Ktoś coś robi, pomawia drugiego, oczernia, opluwa, deprawuje tak. Jego pracę. Pracę. Tak. Czyli tutaj nie ma wybaczenia. To jest właśnie. Nie ma. A jak nie masz wybaczenia, to będziesz odwrócić. Odwróć wybaczenie, to będziesz karał. Ale tak, no nie, czekaj, bo nic takiego nie to ty powiedziałeś, skąd ty to wziąłeś? To jest tylko... twoja energia osobowości. To jest twój procesor, tak funkcjonuje. Procesor. Możesz się złapać, kiedy on funkcjonuje w stronę, no tak, jak chciałbyś prawości, uczciwości i etyki, a kiedy... No, to ja tak chcę. No, żeby byli ludzie prawi, sprawiedliwi, etyczni względem samego siebie. No i od tego bym zaczął. No, takiego Dankiewicza, takiego Krzewickiego, takiego czujnego bym wziął pod to pytanie, czy oni są względem siebie sami prawi, sprawiedliwi, etyczni. Ale ty czy się wzbudzi w nich poczucie winy? Ale ludzie, pamiętaj, że w roku 2024 to oni nie znają tych pojęć. Nie znają takich pojęć. Zaraz. No jak nie znają? W każdym kościele to mówią. O wierze na przykład? Nie, o tym, żeby być prawym, sprawiedliwym, etycznym. Ale... To teraz to rozwiń. Napisz 3 książki. A po ile co? Potrafisz książek? No, a co wiesz oprócz tych 3 słów? Ale po co pisać do tego książki? No to rozwiń na przykład słowo prawość. No, i to jest pytanie do każdego tutaj. Każdego. I ja tu uważam, że A4 to więcej chyba nie do prawości. A krzyczymy o prawości. No to można powiedzieć, to taką prawością jesteś, jaką prawość możesz, że tak powiem, uzewnętrznić. No to jest tak zwane przekonanie. Czyli czy pytanie Krzyś do każdego, czy po tak zwanym napisz jak najwięcej lub też w ekspresji, co to jest prawo, lub też sprawiedliwość, lub też etyczność, do wyboru, do koloru, no właśnie, w czym masz łatwość, no i właśnie bierz się do roboty i pisz. No to by się okazało, że to nie, to tutaj dla niektórych to by było nie lada wyzwanie na przykład. Mówię, nie lada wyzwanie ruszyć z miejsca, od czego by to zacząć pisanie na przykład. No dobra. No właśnie, to jest pytanie do społeczeństwa i łącznie do rządzących też. Tak. I do takich właśnie, między innymi takich, którzy chcą kandydować w wyborach organizowanych przez prawych, sprawiedliwych i etycznych inaczej. Czyli widzisz, czyli jeżeli wiemy, że 99% nie napisze ci albo ci napisze malutko, no to znaczy, że mamy, że tak powiem, szaleństwo na planecie. No bo jeden mówi, że reprezentuje prawo, a drugi mówi, wymaga prawa, a trzeci mówi, że to nie prawo. No to wszyscy o tym prawie, ale teraz mówię, wyjaśnij to prawo, to już nie ma. No to mówię, to jest szaleństwo przedszkole umysłowe. My zwyczajnie reagujemy na takie słowo i nie potrafimy go rozwinąć. No.
No i potem się obudzimy i już będziemy wiedzieć, co to jest. Już ci napisał, napisał ten Dawidia. Rafał, jak ty tam wchodzisz w te pokoje urzędników, to ty nie jesteś chodzącą karą? Nie, ja ich nie karzę. Ewentualnie oni mogą doświadczyć swojej odbicia, tak? Odbicia, bo oni wtedy w tym momencie czują, nie fajnie się ze mną czują, to tak. Ale ja nie przychodzę i po to, żeby oni się nie fajnie czuli. Popatrz. Ja przychodzę załatwić rzeczy. No i ja wiem, że w tej erze, w tym roku, to po mojej wizycie ci urzędnicy się nie będą mnie fajnie czuć. No, a co ja mogę zrobić, żeby się dobrze czuli? No, ja potrzebuję z kamerą wejść do urzędnika. To co ja mogę zrobić takiego, żeby się dobrze czuli? Z kwiatami wejść? Oni z automatu się będą nie fajnie czuli przy mnie. No a potem przeprowadzamy rozmowę. No, to albo się bardziej nie fajnie czują, albo zaczynamy się uśmiechać po pewnym czasie. No mówię, no to ja tak oni tak reagują na mnie, bo oni powinni odpowiadać na mnie. Dzień dobry, panie Rafale, my tu służymy panu, oczywiście załatwimy panu sprawę. To jest człowiek odpowiedzialny. No. A spotykam człowieka, proszę wyjść. No to jest paranoja i przedszkole umysłowe, no to mówię. No to teraz serać z takim, no. Jak wiesz, że on może być albo w przedszkolu, to albo zaraz, bo to tak pry, bo ty się tak zapędzasz w te paranoje. Teraz tak, jakbyś zestawił na przykład Szczepana Krzywickiego i mnie obok siebie, to po czyjej stronie ty staniesz? Ale ja nie muszę, ja was obu, wy obu, obaj jesteś, wy jesteście inni, no. Bardzo. Nie wiem, czy bardzo. Bardzo. Nie, to wcale nie, to nie jest bardzo, bo to jest ta sama drużyna, że tak powiem, pierścienia, tylko że można powiedzieć pierścień jeszcze, że tak powiem, nie załapał, o co chodzi w idei pierścienia. Ale to kto, jeszcze jedno pytanie, to no kto tak. Nie załapał w takim razie? No wy jeszcze. No. To jeszcze się kto? Pamiętaj, że drużyna pierścienia musi się składać z pewnych osób, ale nie za dużo. Ale kto nie załapał tego, kto nie załapał? A w ogóle kto załapał, o co chodzi w drużynie pierścienia, jeżeli chodzi o film? No, nie wiem, ale kto nie załapał i czego nie załapał, no bo w końcu no jestem ja, jest Szczepan, kto tu czego nie załapał? Ani ty, ani Szczepan jeszcze nie łapiecie definicji. Popatrz. Jeżeli ja mam definicję swoich preferencji i ty masz, i tak zwane definicje wspólne dla wszystkich. Na razie ja mam... Ty nie masz, Szczepan nie ma. Ale, że tak powiem, po pewnym czasie ja będę miał, bo mam. Wam powiem, jak to jest, a wy powiecie, o kurde, też, że tak powiem... No dobra, no to jak my nie mamy definicji swoich preferencji, to powiedz mi, co zrobisz, bo ty twierdzisz, że tej winy nie ma, to co zrobisz z tymi ludźmi, którzy mają poczucie winy? Możesz im przypomnieć, że nie ma winy, to jest poczucie. No dobra, no ale jak no właśnie, no, przypominasz poczucie, i przypomnisz no, takiemu, no, który kradł, rabował, że on nie ma winy i on pójdzie, powiem, nie, jestem niewinny, hurra, i będzie skakał na jednej nodze, tak? No Rafał. Czekaj, Krzyś, bo tutaj mi poruszyłeś, twój umysł powędrował zupełnie w inny kąt pytań. To jest za wcześnie jeszcze dla ciebie. Temat winy jeszcze trochę za wcześnie dla ciebie. O. Naprawdę, no temat no, winy, jak widzę, bo ja myślałem, że ludzie załapią od razu temat winy. Bo ja się wprowadziłem do systemu po to, że ja rozpoznałem, że nie ma winy, to mówię, cokolwiek by mi nie oskarżyli, to ja powiem, że nie ma winy i wychodzę. No bo to jest takie łatwe. Idzie, tak jak tutaj się piszą, to tym wszystkim, co mają poczucie winy, powie, że nie ma winy i powie, idźcie w pokoju, nie grzeszcie więcej, tak? To jest system wiary. No, to można powiedzieć tak, że ja... Ale to tak ma wyglądać? Tak to wszystko ma wyglądać? Ten nowy świat, tak? Idź idź nie tego, nie ma winy, nie grzesz więcej? Nie, bo możesz nie widzieć nowego świata. Możesz nie widzieć, bo możesz widzieć cały czas stary. Czuję, że tutaj jest kolejna wieża wiary. Nie, kolejna wieża, ja ty możesz nie widzieć, ty możesz nie zobaczyć, znowu ślepo tutaj. To
Era wodnika tak, chyba nie tego, no to nie tędy droga, nie tak mi to tutaj pachnie, tą era wodnika to dowody, tak, na wszystko udowadniamy. Elastyczność po prostu, chodzi o to, że nie, wlewa nie, nie, się... Nie, dobra, więcej dobra. Elastyczność. Elastyczność w erze wodnika, co znaczy się co, udowadniamy czy nie udowadniamy? Właśnie, rozpuszczamy ideę dowodów, to jest era elastyczności, bo kiedyś wskazywałeś palcem, bo miałeś dowód. Dowód na, no to zwyczajnie... Dowody rozpuszczamy, poczucie winy rozpuszczamy, nie ma poczucia winy, nie ma dowodów. Nie ma winnych. Nie o to chodzi. Wszyscy idźcie, nie grzeszcie więcej, tak? Na tej zasadzie, tak? Nie o to chodzi. Po prostu nie musisz. No kurna, o co chodzi? Chodzi o to, że duże znaczenie kiedyś kładliśmy na tak zwaną ideę dowodów i prawdy zewnętrznego świata. W tej chwili jako nowy Krzyś zrozumie, że zewnętrzny świat jest iluzją. Wobec tego po co ci dowody, jak jest właśnie system wiary najpierw. No i tutaj zaczynamy znowu bajkę o tym, że system wierzeń i przekonań to są definiowane przekonania, czyli Krzyś jeszcze się musi... Czyli żeby sobie poprawić system wiedzy, to musisz się udać po definicję. No to sobie na przykład, może sobie ponownie musisz sobie jeszcze niefizyczność zdefiniować do tego, widzisz? Tutaj jeszcze, bo ty masz, że tak powiem, możesz być świetny, o, szkiełko i oko możesz być. Cudowne szkiełko i oko po świecie fizycznym. Świetny naukowiec świata fizycznego, ale na przykład masz nietkniętą niefizyczność jeszcze w rozumowaniu. No to niestety tak zwane zbawienie nie nastąpi, no bo nie masz połączenia między niebem a ziemią tak zwanym. No, dlatego tutaj my nie mieliśmy jako ludzie tak zwanego połączenia z tak zwaną duchowością. Rafał, szczerze to ja co ci powiem, że to co ty tutaj próbujesz, to jest takie zbudowanie nowej, grubej kreski, nowych tego, nierozliczenie z ludzi, którzy czynili innym ludziom niepozytywnie, negatywności. I tak jakbyś chciał tutaj za wszelką cenę tych nieprawych, niesprawych, nieetycznych powiedzieć im idźcie, nie grzeszcie więcej. Ale wtedy to nie będziesz ich rozliczał, bo będziesz zajęty czymś innym. Po prostu będziesz miał w nosie rozliczanie. Zaraz. A co z tym, co mają? Oni ci sami znikną z oczu. Może tak. Sami znikną, pójdą, się schowają, zakopią, zamkną i wyrzucą klucz. To jest magia systemu wiary. Powiedziałem, że ci ludzie w pewnym sensie nie zobaczysz ich w swojej okolicy. Negatywnych ludzi oczywiście, ale możesz obserwować takie coś, że innych spotykają negatywność. Tak, innych tak, cały świat tak, ale nie ciebie. Ty możesz być, że tak powiem, w takiej bańce, że nie spotkasz właśnie, bo masz, bo jesteś akurat pozytywny. Tworzysz świat, tworzysz swoją historię. Jesteś indywidualnym, własnym wszechświatem, więc możesz być, że tak powiem... No co możesz, no. Tutaj ten Marianna... Według swojej wiary Marianna ci pyta, nie wiem, pisze, że drugi raz. Takie pytanie jest do ciebie. Skoro nie ma winy, to jaka definicję proponujesz na krzywdę, szkodę, stratę i utratę. A to jest idea braku. Chodzi o to, że jaką definicję odczuwa, na to, jak nie ma winy, No to mówię, bo chodzi o to tak, bo to jest dobre pytanie, bo to jest powiązane z ideą braku. To jest takie też uczucie braku, a tak naprawdę zawsze jesteś obfity. No, masz zawsze, że tak powiem, 100% wszystkiego, ale umysł ci będzie to robił, taką sztuczkę ci zrobi, że możesz odczuwać brak, utratę, stratę, błędy i takie tam różne. To jest iluzja. Mówię, obserwujesz to wszystko w zewnętrznym świecie, a mówię, to jest iluzja, a że jest iluzja, to możesz dosłownie wszystko zobaczyć. I krasnala, i wszystko. To jest magia umysłu. Magia budowania wieży Babel. To jest twoja wiara. To jest dosłownie powiedziane, według twojej wiary, niech ci się dzieje, to była prawda z prawd. Czyli mówienie o fizyce, to mówienie o wierze, nie o fizyce.
kiedyś nasi fizycy i naukowcy będą oparci o system, będziemy badać system wiary, a nie materiały i atomy. To nie w tym kierunku poszliśmy, widzisz? Dlatego myśmy badali atomy, to mamy teraz zobacz jaki świat. To teraz odwróć to i będziemy mieć, że tak powiem, poprawną wiedzę o tym wszystkim. Czyli będziemy mieć, że tak powiem, raj na ziemi w przyszłości. Dosłownie tak. To jest wodnik. Wiedza. No można powiedzieć, że czekają nas loty w kosmos, po galaktyce i takie tam różne. No zobaczysz, to jest kwestia lat już. Era transformacji, tak? Jest po jest już nowy świat. Dosłownie w przeciągu paru lat ty się będziesz niesamowicie transformował i każdy, i cała planeta. No, do tego stopnia, że mówię, to jest nowa era. Wszystko będzie zmienione. Jest to jak czarne i białe. Byliśmy w czarnym, teraz będziemy białe, to nie czarne, nie czarne. Już dość, tam nie ma już. Po stronie białej już nie ma takich czarnych aspektów, mówię, do gniewu i dość. Do gniewu i dość. Jak będzie dzwonił Dankiewicz, Szczepan Krzywicki, tam jeszcze i może tej inne resztę tej zgrai, tak jak on tam się nazywa, ten co ma te pomarańczowe, te kurde, weźcie mnie tam, dodajcie tych wszystkich, te Knebel 24, i tak inni do ciebie będą się tak podłączać, no to dobre to towarzystwo się ten, no. Ale ja nie, Krzyś, ale to pamiętaj, że to mnie to nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo. Poza tym, popatrz, były dwie osoby, które też się chciały podłączyć. Za granicę akurat, to wam opowiem taką historię. Właśnie, wielcy patrioci. Wielcy patrioci oczywiście, tylko że wielcy patrioci, oni mieli tam system amerykański, na przykład wielki patriota, czyli debaty. Debaty, no nie, bo to u nas się zrobiły debaty, bo u nas był komunizm, to nie było debat. Bo jak był komunizm, to nie było z kim debatować, słuchajcie, tak? Więc jak się pojawiła demokracja, to się pojawiły debaty. No i pan dzwoni, że on będzie chciał ze mną debatować. Czyli 5 minut mówi on, a 5 mówię ja. 5 on, 5 ja i się wyłączamy. To ja mówię, hola, mówię, to ja się już tego w telewizji naglądałem, to mówię nie. No i tutaj się okazało, że pan na tyle się obraził, że zaczął mnie wyzywać na przykład już tutaj, ale już pisemnie. Mówi, że pokładał wielkie nadzieje, ale się wielce zawiódł. To też są takie, można powiedzieć, przyjaźnie, które widzisz, ktoś zobaczył we mnie nadzieję, ale był na tyle walczący, że, a ja sobie nie pozwalałem, bo jak jest człowiek walczący, to i będzie człowiek dominujący. No, więc mój rozmówca nie dość, że był wielki patriota walczący, to jeszcze był dominujący. No widzisz, Krzyś, to ty byłeś walczący, ale nie byłeś dominujący. Widzisz, a teraz ci przeszła walka. No, czyli mogłeś być wersją dominującą i walczącą, a ty przestałeś być dominujący i teraz przestajesz być walczący. O, no i co ci pozostanie? No to cała reszta, tak? No. Ta sztywność odchodzi, sztywność walki, no bo ludzie, co by nie ten, to walka na przykład. Co sobie nie radzą, to walka. Co sobie nie radzą, to walka, a teraz, bo to jest reakcja, no to teraz jak tego nie mają, no to sobie radzą, bo nie mogą sobie nie radzić. Zrozum, w nowej rzeczywistości nie możesz mieć czegoś takiego jak nie poradzę sobie. Bo to jest już synchroniczność. Tam nie ma czegoś takiego jak trudna rzecz. Pozytywna strona to jest era łatwości. Łatwość sobie kontra niełatwość. Świat niełatwości, świat łatwości. A to jest era transformacji, więc... Weźcie, że napiszcie nazwisko tego, co tym czołgiem jeździł, takim pomarańczowym, ten... Hercuń. Też się niedługo do ciebie pewnie odezwie. Dobrze, jak czołgiem tam jeździ, to ja chętnie. Tak, no, takim papierowym. A... Tam się nazywa prawdziwym czołgiem takim. Tak. No to. No właśnie. Kto się odezwie, ten się odezwie. Odzbudowali wieżę. Budowali wieżę, tak. No właśnie.
No właśnie, aha, właśnie. Jakby ktoś chciał się złożyć na jakieś na przykład finansowanie pana Rafała, to ja chętnie, proszę na blik, bo tutaj mówię poważnie, bo no niestety, ale jak się pracuje społecznie, to się, że tak powiem, nie pracuje. No właśnie, a trzeba żyć, a wy byście chcieli mieć przemijane, a najlepiej, że tak powiem, żeby dobrze, no Rafał, zrobić, tylko że jak ja bym, że tak powiem, miał wieczną baterię i nie musiałbym za nic płacić, no to ja bym... No to ja bym wszystko mu chyba mógł zrobić. No, na razie to jest tak, że no niestety z czegoś trzeba żyć. No to sami rozumiecie, jak to wygląda. No nie, Krzyś? No jest chyba, tutaj... że zacznę robić... No, chyba, no to tylko robić, teraz to, tak, słuchajcie, obserwujcie, paczajcie i zobaczycie, jak te wszystkie, tutaj to Marianna też resztę tego wszystkich wymieniła, tych wyzwolicieli narodu polskiego. No, także będą się tutaj. A co, jest jakaś lista? Jest. Sama się stworzyła, no sami se to zrobili. No, ale tu przecież każdy jest cenny. To popatrz, ja bym nie wzrósł, gdyby nie ci negatywni ludzie, bo mówię, od negatywnych, od pozytywnych wcale tak dużo się nie nauczysz. Popatrz, ja od ciebie się tak dużo nie nauczę, jak na przykład od takiego prezesa, z którym się spotkam. Bo zobacz, ile na przykład, popatrz, tutaj mam mniejszą emocjonalność, jak rozmawiam z tobą, a jakbym na przykład teraz był po rozmowie z prezesem, to miałbym inną emocjonalność. Czyli gdybym się cieszył na przykład po rozmowie z prezesem, to ja więcej wyniosę z tym człowiekiem niż po rozmowie z tobą. Dosłownie, tak. Dlatego oni są, ci ludzie są bardzo cenni, no, dosłownie. Czasami jedna krótsza rozmowa z takim prezesem da ci więcej niż na przykład 10 rozmów z tobą. Dosłownie tak. Mówię, od negatywnych można się bardzo dużo uczyć. Dlatego to jest człowiek. No to uczmy się od tych ludzi. No to tak jak od sztucznej inteligencji. Po to mamy sztuczną inteligencję, żeby zadawać jej pytania, żeby się dowiadywać, tak? Żeby wiedzieć. No to... Oj, Rafał. Negatywnych się można dowiedzieć. Rafał. Ciężki ten live był dla ciebie dzisiaj, co? No, ciężki. Od negatywnych można się dowiedzieć, wiesz, czego tak naprawdę się boją. O, proszę bardzo. Jak się dowiesz, czego się boją, no to możesz zneutralizować jego strach, czyli przestanie się bać, czy zacznie się załatwiać. Może tak. Jakby dotknąć strachu tego człowieka, to go transformujesz po Holubek, strach. Holubek powiedział, czego się boi. Boi się ludzi małych, prostych, chciwych, no, zazdrosnych. No bo się boi, no, ich reakcji, tak. Bo ci ludzie wtedy reagują bardzo. Tak. To są właśnie tacy mali, prości, oni są bardzo reagujący. A czyli właśnie trzeba transformować ich na ludzi odpowiedzialnych. To jest tylko transformacja. A transformuje się właśnie za pomocą systemu wierzeń i przekonań, systemu wiary, czyli definiowanych przekonań, czyli definiowane przekonania, no, na tablicę się uczyć. Czyli te teksty, które mam na końcu, to wam wystarczą i ho, ho, ho. A resztę sobie poradzicie. Mówię, to są teksty uczące. No. I ruszamy od prawdziwej podstawy. I cóż mogę więcej, Krzyś, powiedzieć? Prawdziwej, no. No nie ma prawdziwej podstawy. Nie ma prawdziwej podstawy w świecie kłamstw, tak? Jak to? No nie ma. Czy jest? W świecie kłamstw nie ma prawdziwej podstawy, czyli budujemy wieżę prawdziwej podstawie, tak? Wieżę Babel na wieżę prawdziwej podstawy, tak. Tylko że pamiętaj, że my teraz współuczestniczymy w jednej rzeczywistości i dla mnie to nie musi być wiara, że żyjemy w świecie kłamstw. Pamiętaj, że to jest twoja wiara, że żyjemy w świecie kłamstw. Moja wiara może być inna co do tej samej rzeczywistości. Jeszcze raz, bo ty to przeinaczyłeś. Ja mówię, że wierzyć trzeba w kłamstwa. Ale to się dzieje automatycznie. Zawsze w coś wierzysz. W kłamstwa. Popatrz. Możesz to. No to coś to jest kłamstwo. No. Ty to mówisz to coś, bo ty nie definiujesz tego. Ja to zdefiniowałem, że jest to kłamstwo. Wierzyć trzeba w kłamstwo.
A ty mówisz, że to coś jest. No dobra, niech tak będzie. Między coś a kłamstwo stawiamy znak równości. To jest to samo. Nie, bo coś to jest... To jeszcze nie jest kłamstwo, tak? No nie, to jest niewiadoma, nieznane. To no tak, ale to u ciebie jest niewiadoma, a u mnie już jest wiadomo. Ale kłamstwo to jest też prawdą przecież. Jasne. No tak. No bo co? No prawda tak, składa się z prawdy. Kłamstwo jest prawdą, prawda jest kłamstwem. No. No właśnie, bo widzisz, Krzyś, popatrz, ludzie jeszcze nie potrafią rozmawiać na temat prawdy. Co to jest prawda? Dlatego tam, o, przypomniało mi się, jak byłem u prezesa właśnie tego niedopytalskiego chyba, tak? No to właśnie, mówiłem, co to jest ta prawda, panie kochany? No to mówię, tutaj my ludzie jeszcze nie wiemy, co to jest prawda. No to jak my chcemy dojść do prawdy, jak nie wiemy, co to jest prawda? To do czego my dochodzimy? Dobre pytanie. Właśnie. No, czyli dlatego, że nie doszliśmy do tej prawdy, bo byliśmy reagujący, a reakcja powoduje ci, że dostaniesz wszystko, tylko nie jedno wyjaśnienie. Czyli stara era. W nowej erze dostaniesz wyjaśnienie prawdy. Co to jest prawda? I tyle. Gdzie ona jest ogólnie? Widzisz, prawda się chodzi, że ona jest wewnątrz, a nie na zewnątrz. Nie ma prawdy w zewnętrznych symbolach. Taka nowość na rynku, popatrz. Odkrycie naukowe. Nie ma prawdy w symbolach. No. Nie ma zewnętrznych, w zewnętrznych symbolach. A wewnętrznych są? Jest? Tak, bo tylko masz wewnątrz, nie ma prawdziwego zewnętrza. Wewnętrznym symbolu jest, a w zewnętrznym nie ma, tak? Bo w jakimkolwiek symbolu to nie ma prawdy. Ty jesteś prawdą. Ale nie jestem symbolem wtedy. Jak to? No nie. No jak? No masz wiarę, że... No jak? Symbol, no i nie mam wiary, no to ty mi tak cały czas wciskasz ten kit, że mam wiarę. No nie mam, no pozbyłem się. Żyjesz w świecie... Mnie nie potrzeba wiary do tego, do swojego istnienia. No weź, daj spokój. Nie. Skąd ty to bierzesz? Wiara jest składnikiem twojej fizyki. Nie, wiara to jest symbol. To jest pole. Wiara, czyli wiara. To są twoje okulary, no, można być. To jest ego, rzeczywistość, to jest to. Wiara, kult, ura, tak, to są te dwa słowa klucze tego. To do tego potrzebne są ten budulec i ten fundament wiary. Bez tego nie zaistniałoby żadne jedno, ani jedno, tak. No. Oj, Krzyś, trzeba jeszcze mówić z tobą tą wiarę. No, już omawiasz, no, nie sądzę, nieprędko ty mnie tutaj przekonasz. Bo... To jest lekarstwo, nie, to jest to jak lekarstwo, dosłownie. Popatrz, bo skoro wiara leczy... Bo coś trzeba wierzyć. Dobrze, ale skoro... Bo to jest, możesz być prawdą w chorobie i prawdą w zdrowiu, popatrz. I jeżeli jesteś długo prawdą w chorobie, to też możesz być natychmiastowo w zdrowiu, pamiętaj, bo to jesteś tak elastyczny, bo to jest wiara. Wiara to jest taki przeskok, możesz przeskoczyć dosłownie w cud. Możesz przeskoczyć ze skrajności w skrajność, to jest system wiary. On ci potrafi tak zrobić i możesz się na przykład nie zorientować. Znaczy, możesz się zorientować, bo po to masz emocje, żeby się orientować. Czy bardziej jesteś wstrojony w swoją wiarę, czy wiarę kogoś innego? Bo możesz kupić od kogoś wiarę. Od rodziców, od społeczeństwa. No tak, no kupić czyjeś kłamstwo i w nie uwierzyć. No to o tym tutaj czas ten program jest. No. Budujemy wierzę ślepej wiary w kłamstwa. No to ten tytuł. No i teraz... Dopasowany jak ulał. Ślepej wiary. Kupionej, zapożyczonej, ukradzionej, wszystkiego tego, co tylko negatywne, to potrzebuje być tej ślepej. To jest właśnie przedszkole, to jest tak, no wtedy to było takie zaćmienie, przedszkole umysłowe, no to mówię, no to nabieraliśmy się tak, w erze komunizmu to tam się praktycznie każdy nabierał na komunizm, no oprócz niektórych. No. Na niemodlitwo też się wszyscy nabrali. Era komunizmu się skończyła, dobra, będziemy kończyć. To dobra. Era komunizmu, niech każdy sobie wyciągnie wnioski. Jest, kurde, 12, w pół do pierwszej nawet. Ośmy się rozgadali. Dobra, Krzyś, to ja lecę. No. To i pomyśl o wierze, no to mówię, jeszcze powtórka. To jest zdefiniowane przekonanie. Jeszcze raz, słuchajcie, to jest tak. Krótko,
Po pierwsze, istnienie istnieje. Teraz w tym wszystkim się dzieje. Teraz masz, pierwszym stanem separacji jest samoświadomość. To ty, czy ja, czy ktoś. Samoświadomość. I ta samoświadomość ma wiedzę. Dobrze. I teraz, niżej od wiedzy masz wiarę. Czyli właśnie teraz masz tą wiarę. Ta wiara to są definiowane przekonania. I teraz niżej masz emocje, bo emocje są skonstruowane, czy wytworzone z przekonań. Tak? No, a jeszcze niżej emocji masz myśli. I teraz doświadczasz fizycznej rzeczywistości. Czyli, że tak powiem, przechodzisz taką drabinkę pojęć. Jesteś taką drabinką pojęciową. Wiarą, przekonaniem, emocjami, myślami, a potem Krzysztof to postrzega. I znowu ładuje się wiedza, potem masz filtr wiary. A znów wykręcasz, wszystko kota ogonem. I tak jest najpierw, najpierw jest myśl, potem jest słowo i do tego żadnej wiary nie potrzeba. Ale tu się nie dogadamy, a choćby nie wiem co, nie dogadamy się. Jak w kwestii ale tam obowiązku i tej winy nie ma, bo sobie ludzie ją wmawiają i wiedzą, dobrze, wiedzą, że są winni dobrze czegoś komuś. Czekaj, bo to dokończę cię o tych myślach. Też tu nie ma miejsca na wiarę. Czekaj, bo ludzie się ciekawi, co z tymi myślami jest. Bo ty powiedziałeś, że one są pierwsze. Dobrze, bo możesz odczuwać, widzisz, bo one są przy emocjach. Dlatego... No, na pewno się nie biorą one z wiary, no na pewno, nie? Czekaj, bo one się... To, że ty myślisz... Co najwyżej z podszeptów. Czekaj, daj mi powiedzieć, Krzyś, popatrz. Bo ludzie też chcą się dowiedzieć. To, że ty myślisz, że myśli są pierwsze, bierze się z tego, że one przychodzą już z odbicia. Czyli wracają i dotykasz tych myśli i one są emocjonalne. Widzisz? No, i dlatego myślisz, że myśl jest pierwsza, bo to jest tak zwane drugie lustro dla emocjonalności, czyli reakcje. Czyli to, że czujesz, że myśl jest pierwsza, jest twoją reakcją, ale wiedzą jest to, że myśl jest ostatnim filarem, widzisz? Można się z tym nie orientować. Ja wiem, to tak samo jak i w wiarę, w kłamstwa. My się nie będziemy orientować i tak dalej. I pogubimy się w tym wszystkim i jesteśmy pogubieni. Będziemy mieli kolejnego Mojżesza, który nas będzie wyprowadzał z tego pogubienia i tak dalej. Skąd my to znamy? Sam będziesz Mojżeszem. No już jesteś taki Mojżesz. No ja, jesteś Mojżesz internetowy, Krzyś. Ha, 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 ha. No jak tak. Chodźcie za mną, nie idźcie za Rafałem. Z błędu tak zwanego. No przecież jesteś popatrz. No nie trzeba, zwyczajnie zbierasz ludzi, proszę bardzo, na swoją mszę o godzinie tej i tej. Ludzie przychodzą, proszę bardzo. No a po mszy też cię mogą obejrzeć, no. No to jest Mojżesz. No. Nauczyciel. Dobrze. No, nic tylko się cieszyć, tak? Dobra, Krzyś, idziemy spać. Na razie. Dzięki wszystkim za udział. Cześć wszystkim. Trzymajcie się ciepło. I nadawajcie sens rzeczom. Dobra, cześć. Cześć wszystkim. Fundamentowi wierzy. No tak.